Przez całe życie doświadczamy świata. Doświadczenia definiują nas od najmłodszych lat. Obserwujemy, uczymy się, patrzymy coraz dalej. Błędy, wyzwania i porażki to także nauka. Krok po kroku uczymy się, jak zmieniać naszą rzeczywistość. Nasze sukcesy osiągamy dzięki doświadczeniu. Dzielimy się pasjami, tworzymy i dajemy upust kreatywności. Pewne doświadczenia zostają z nami na całe życie. Dzięki ciekawości świata docieramy w nowe miejsca i rozwijamy się. Wszyscy doświadczamy różnych sytuacji, zdarzeń i zjawisk. Uniwersytet opiera się na doświadczaniu. Uniwersytet Śląski. Cześć! Witamy wszystkich przed monitorami, tabletami, telefonami i innymi urządzeniami, dzięki którym możemy być dzisiaj razem podczas wirtualnego dnia otwartego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Witamy wszystkich zainteresowanych studiowaniem na Uniwersytecie Śląskim, w tym absolwentów szkół ponadpodstawowych, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz wszystkich pozostałych. Dzisiejsze wirtualne dni otwarte poprowadzi dla Was Małgorzata Poszwa oraz Denis Holeś. Pora przyjrzeć się temu, co nas dzisiaj czeka. Nasz dzień otwarty został podzielony na 4 części. W pierwszej z nich porozmawiamy z przedstawicielami naszej uczelni, którzy będą mówić o zasadach rekrutacji dla Polaków, cudzoziemców, o wsparciu dla kandydatów i studentów, jakie oferuje Uniwersytet Śląski, wymianie międzynarodowej i oczywiście o działalności samorządu studenckiego. W drugiej części zaprezentują się wydziały i jednostki dydaktyczne Uniwersytetu Śląskiego. W trzeciej i czwartej części przewidziana została możliwość rozmowy oraz zadania nurtujących Was pytań wszystkim przedstawicielom kierunków oraz organizacji studenckich. Dokładny harmonogram spotkań znajdziecie na stronie internetowej us.edu.pl w zakładce Kandydat w informacjach o wirtualnym dniu otwartym. Przez cały czas trwania naszego wirtualnego dnia otwartego możecie zadawać nam pytania w konwersacji poniżej naszej transmisji, a nasi goście i przedstawiciele samorządu z chęcią odpowiedzą na Wasze wszelkie pytania. Zanim rozpoczniemy pierwszą część naszego wydarzenia, opowiemy Wam o tym, co w swoich murach skrywa nasza uczelnia. Uniwersytet Śląski oferuje 79 kierunków studiów, w tym 4 w języku angielskim oraz 229 specjalności, w tym aż 14 również w języku angielskim. A to wszystko na 8 wydziałach znajdujących się w 4 miastach – w Katowicach, Cieszynie, Chorzowie oraz w Sosnowcu. Jesteśmy przekonani, że miasta te są idealną lokalizacją do studiowania nie tylko ze względów naukowych, ale i rozrywkowych i kulturowych. Za chwilę zobaczycie, co nas dzisiaj czeka, po czym usłyszycie kilka słów od prorektora do spraw kształcenia i studentów, pana profesora Ryszarda Koziołka, czyli naszego nowego rektora na najbliższe co najmniej 4 lata. Drodzy Państwo, witam Was w Uniwersytecie Śląskim. No, możecie zapytać, jak to w Uniwersytecie Śląskim, skoro kamera, zdjęcia, przestrzeń wirtualna. I rzeczywiście, tak jak wszystkie instytucje publiczne, przenieśliśmy się w przestrzeń wirtualną, stąd i to zaproszenie i ten dzień w takiej formie będzie się odbywał. Ale pamiętajmy, że Uniwersytet to jest wspólnota uczonych i studentów, a zatem miejsce nie jest najważniejsze. Ważniejsze, żeby byli razem i razem działali. Razem robili naukę, razem się uczyli, razem dyskutowali. I to możemy robić w każdej przestrzeni. Siłą Uniwersytetu jest myśl w działaniu. Jest wykorzystanie wiedzy do tego, żeby się rozwijać, żeby się zmieniać, żeby zmieniać swoje życie. I po to przychodzicie na studia, po to rozglądacie się w ofercie kształcenia we wszystkich uczelniach w Polsce, ale pewnie i także i za granicą.
W związku z tym przyjrzyjcie się dobrze, co dzieje się w Uniwersytecie Śląskim, jaka jest jego oferta, jaka jest jego siła, a dzieje się ogromnie dużo. Jesteśmy największą uczelnią publiczną w regionie, jesteśmy jedynym uniwersytetem, a przez to i nasza oferta kształcenia jest najbardziej szeroka i najbardziej różnorodna. Dzień otwarty w formie wirtualnej paradoksalnie daje nawet większe możliwości przejrzenia tej oferty i zbadania jej niż rzeczywista wizyta w uniwersytecie, która zwykle zamyka się w obrębie jednego wydziału czy instytutu. Tutaj możecie w sposób nieograniczony i nieograniczony czasowo i przestrzennie zwiedzać cały uniwersytet. Zapoznamy Was ze strukturą uniwersytetu, z wydziałami, które grupują poszczególne dyscypliny nauki i kierunki, a potem będziecie mogli przyjrzeć się już tym kierunkom, które są dla Was najważniejsze, które rozważacie jako kandydaci do studiowania w Uniwersytecie Śląskim. Przygotowane materiały i świetnie przygotowani do tego ludzie Uniwersytetu udzielą Wam wszelkich potrzebnych informacji. Jesteśmy uniwersytetem młodym, dynamicznym, zmieniamy się w sposób wyraźny i spektakularny, tak jak cały region. Przyjdźcie do nas, warto studiować w Uniwersytecie Śląskim. No właśnie, idąc za słowami pana rektora, przyjrzyjmy się, co dzieje się na Uniwersytecie Śląskim i co jest w stanie wam zaoferować. Rozpocząć pierwszą część wirtualnego dnia otwartego. Poznaj swój uniwersytet. Dostając się na Uniwersytet Śląski, każdy student otrzymuje taki oto zielony indeks, w którym na pierwszej stronie znajduje się ślubowanie oraz wszystkie nasze oceny, które otrzymujemy przez wszystkie nasze lata nauki, a tuż obok nich podpisy naszych prowadzących zajęć. I wierzcie mi, jest to fajna pamiątka na przyszłe lata, ale już niedługo będziemy te nasze papierowe indeksy wymieniać jedynie na wersję elektroniczną, jak zresztą nasze wszelkie dokumenty. Każdy student Uniwersytetu Śląskiego może zaopatrzyć się w gadżety uniwersyteckie, które może zakupić w sklepie Uniwersytetu Śląskiego bądź wygrać w rozmaitych konkursach organizowanych przez samorząd studencki. Na ladzie przed nami znajduje się kilka naszych ulubionych usiowych gadżetów. Cieszymy się, że już wkrótce staniecie się częścią naszej społeczności akademickiej, która już teraz liczy blisko 23 tysiące osób i mamy nadzieję, że ta liczba zwiększy się wraz z październikiem. Na początek poznacie zasady rekrutacji na studia dla Polaków. O to, kiedy aplikować, jakie dokumenty przygotować i o czym należy pamiętać, zapytam panią dr Agatę Zygmunt, pełnomocnika rektora do spraw rekrutacji. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani doktor, proszę powiedzieć, jaką ofertę uczelnia przygotowała dla przyszłych studentów Uniwersytetu Śląskiego na najbliższy rok akademicki? Ja myślę, że można śmiało powiedzieć, że ta oferta jest bardzo, bardzo bogata, ponieważ przewidzieliśmy na kolejny rok aż 252 programy rekrutacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich. Warto przejrzeć
katalog kierunków, katalog studiów, gdzie kandydat może zapoznać się z szczegółową charakterystyką poszczególnych kierunków, ze specjalnościami, jakie oferowane są na tychże kierunkach, z perspektywami zawodowymi, na jakie może liczyć absolwent danego kierunku. My staramy się tę ofertę edukacyjną, dydaktyczną systematycznie zmieniać, poszerzać. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, oczekiwaniom również wymogom rynku pracy. Otwieramy nowe kierunki. Takim nowym kierunkiem na studiach pierwszego stopnia są na przykład indywidualne studia nauczycielskie. Na studiach drugiego stopnia wprowadzamy administrowanie środowiskiem, akwamatykę, czy też twórcze pisanie i marketing wydawniczy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ponieważ katalog kierunków oferowanych przez naszą uczelnię jest bardzo, bardzo szeroki, nie każdy kandydat na tym etapie jest zdecydowany co do tego, jaki kierunek powinien wybrać, chciałby wybrać. Dlatego też osobom niezdecydowanym proponujemy wzięcie udziału w quizie, który nosi nazwę Ukierunkuj się. Kandydat odpowiada na kilkanaście pytań, które dotyczą jego zainteresowań, dotyczą jego pasji. Na podstawie odpowiedzi, których udziela, właściwie system dobiera taką bardzo indywidualną ofertę kierunków na różnych wydziałach, spośród których kandydat może wybrać ten, który jest dla niego najbardziej atrakcyjny, najbardziej ciekawy. To narzędzie informatyczne, quiz, Ukierunkuj się, mogą Państwo znaleźć na stronie ukierunkujsieus.edu.pl. A gdzie kandydaci mogą znaleźć ogólne informacje na temat terminów rekrutacji i czy w związku ze stanem epidemii zostaną przesunięte terminy rekrutacji na studia? Najlepiej, jeżeli kandydaci będą systematycznie śledzili naszą stronę internetową. Tam znajdują się najbardziej aktualne informacje dotyczące rekrutacji. Oczywiście zareagowaliśmy na przesunięcie terminów egzaminów maturalnych, dlatego też rekrutacja w tym roku rozpoczyna się 15 lipca. Przewidujemy tutaj dwa nabory. Nabór podstawowy, który będzie trwał właśnie od 15 lipca do 20 sierpnia i nabór uzupełniający od 1 września do 5 października. Tutaj chciałabym podkreślić, że nabór uzupełniający jest uruchamiany wówczas, kiedy w pierwszym naborze limity przyjęć na dany kierunek nie zostały wypełnione. W ramach tych ramowych terminów, o których powiedziałam, każdy wydział, każda wydziałowa komisja rekrutacyjna będzie doprecyzowywała terminy przyjęć, terminy rekrutacji na kierunki, które są prowadzone na tych wydziałach. A w jaki sposób kandydaci mogą rejestrować się na studia? Jedynym sposobem, jedyną możliwością, aby zarejestrować się na studia, jest użycie systemu internetowej rejestracji kandydatów, czyli IRK. Wyłącznie w ten sposób kandydat może zarejestrować swój akces, chęć jakby wzięcia udziału w kwalifikacji na studia. Natomiast też należy pamiętać, że tak naprawdę kwalifikacja obejmuje dwa etapy. I pierwszy z nich to jest właśnie rejestracja online. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia, kandydat powinien dopełnić jeszcze jednej formalności, czyli powinien w dziekanacie, odpowiednim dziekanacie złożyć dokumenty, które są wymagane do zapisania się na studia. A czy wyniki maturalne są potrzebne, żeby zarejestrować się na studia? Tegoroczni maturzyści, którzy jeszcze czekają na wyniki egzaminu maturalnego, mogą zarejestrować się w internetowej rejestracji, w systemie internetowej rejestracji kandydatów i czekać spokojnie na wyniki matur, które będziemy pobierać po prostu z Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych. A czy w związku ze stanem epidemii w Polsce zostały zmienione zasady rekrutacji na studia? Częściowo tak. Zostały zmienione właściwie na tych kierunkach, na których początkowo przewidywaliśmy wzięcie pod uwagę wyników egzaminów ustnych. Jak wiemy, egzaminy maturalne w formie ustnej w tym roku się nie odbywają, dlatego też te modyfikacje, które zostały wprowadzone na niektórych kierunkach, obejmują właśnie rezygnację z tego kryterium kwalifikacji, jakim był wynik ustnego egzaminu maturalnego.
Poza tym, jeżeli mówimy o kierunkach, na których przewidziane były dodatkowe kryteria kwalifikacji, takie jak egzaminy, przewidujemy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, żeby egzaminy te przeprowadzić w formule zdalnej. Jesteśmy w trakcie opracowywania odpowiednich procedur. A co z oceną z dyplomu w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia? Jeśli chodzi o kandydatów na studia drugiego stopnia, to w ich wypadku do procesu kwalifikacji potrzebujemy wynik, ocenę z dyplomu, tak? Potrzebujemy dyplomu kandydata. Jeżeli czeka on na dyplom, jeszcze ten dyplom nie został wydany, to wówczas wystarczy zaświadczenie uzyskane z dziekanatu o ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Na niektórych kierunkach wymagane jest również wgranie suplementu do dyplomu. Potrzebne jest również zaświadczenie o średniej ocen na studiach pierwszego stopnia. Poza tym odpowiednie dokumenty, które obowiązują innych kandydatów na studia na naszej uczelni. Teraz chciałabym zapytać o to, co bardzo często interesuje naszych kandydatów, czyli czy są gdzieś dostępne progi punktowe z lat poprzednich? Nie, mogę na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Nie, nie są dostępne, dlatego że nasza uczelnia nie określa progów punktowych, od których przyjmowani są kandydaci na poszczególne kierunki studiów. Znaczy wyjaśnienie tej decyzji jest bardzo proste. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, ilu kandydatów zgłosi się w danym roku na dany kierunek. Mamy określony limit przyjęć i de facto to od tego, ilu mamy kandydatów w każdym roku, od tego, jakie są wyniki egzaminów maturalnych uzyskane przez nich, będzie zależało to, od jakiego progu tak naprawdę będziemy ich przyjmowali. Natomiast zachęcam do tego, żeby zapoznawać się z informacjami dotyczącymi liczby kandydatów na dany kierunek w poprzednich latach. Takie informacje są dostępne na stronie internetowej. A w jaki sposób kandydaci są informowani o tym, czy zostali zakwalifikowani na studia? Taka informacja jest przekazywana przez system IRK. Na indywidualnych kontach każdy kandydat może sprawdzić, czy został zakwalifikowany na dany kierunek. Oprócz tego również na stronie IRK są zamieszczane listy osób, które przyjęte są na studia. Zakwalifikowanych na studia, właściwie tak. A ile wobec tego wynosi opłata rekrutacyjna? Ta opłata na większość kierunków jest jednakowa, wynosi 85 zł. Natomiast wyjątek stanowią te kierunki studiów, na które przeprowadzane są egzaminy. Egzaminy ustne czy też egzaminy testowe, wówczas opłata rekrutacyjna wzrasta do 100 zł. Jeżeli podczas egzaminów są również sprawdzane uzdolnienia artystyczne kandydatów, to wówczas opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł. Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji? Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się oczywiście na stronie, naszej stronie uniwersytetu, w zakładce, która jest poświęcona rekrutacji, w zakładce, która przeznaczona jest dla kandydatów. Oprócz tego działa również fanpage na Facebooku, Rekrutacja UŚ. Poza tym szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela również dział kształcenia, czyli pokój numer 10 w rektoracie. Tam są osoby, które są kompetentne, służą informacjami na temat kryteriów kwalifikacji. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Do kwestii związanych z rekrutacją jeszcze za chwilkę wrócimy. Tymczasem zobaczcie spot reklamowy 4. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice, który Uniwersytet Śląski organizuje wraz z 6 innymi uczelniami ze Śląska. Jest to największa impreza popularno-naukowa w kraju. Poznaj ulotne piękno świata przyrody. Obudź w sobie ciekawość świata. Przekonaj się o tym, jak fascynujące jest ludzkie ciało. Dowiedz się o rozwiązaniach technologicznych, które zachwycają prostotą. Poczuj radość tworzenia. Popatrz poza horyzont, jeszcze dalej. Przyszłość.
Popatrz na świat oczami naukowca. Przekonaj się, że nauka jest bliżej. Przyjdź na 4. Śląski Festiwal Nauki Katowice od 25 do 27 stycznia 2020 roku. A już teraz wracamy do pierwszego pytania dotyczącego rekrutacji cudzoziemców. Brzmiało ono, czy cudzoziemcy muszą posługiwać się językiem polskim, aby studiować na naszym uniwersytecie? Więc tak jak już wspominałam, na szczęście nie muszą. Mogą wybrać, w jakim języku chcą podjąć studia. Mogą podjąć studia w języku polskim, nawet jeżeli jeszcze teraz nie posługują się językiem polskim, ponieważ Szkoła Języka i Kultury Polskiej oferuje szeroki zakres kursów językowych, w tym roczny kurs przygotowawczy dla cudzoziemców zamierzających podjąć studia w Polsce. I my bardzo zachęcamy do udziału w tym kursie, ponieważ jest to kurs prowadzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kurs rozpoczyna się w październiku, trwa 2 semestry. Podczas tego kursu można zdobyć bardzo szerokie kompetencje w zakresie języka polskiego, ponieważ zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu. Godzin zajęć jest 930, więc to jest naprawdę wystarczający okres, żeby móc się nauczyć języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie później studiów. Jeżeli cudzoziemiec zdecyduje się jednak na podjęcie studiów w języku angielskim, to Uniwersytet Śląski również posiada taką ofertę. Kierunki studiów w języku angielskim oferujemy szczególnie na studiach drugiego stopnia. Są to zarówno kierunki ścisłe, jak i kierunki humanistyczne, więc tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród kandydatów dotychczas największą zainteresowaniem cieszyły się takie kierunki studiów jak informatyka, biotechnologia, fizyka czy filologia angielska. Ale Uniwersytet Śląski wciąż poszerza swoją ofertę studiów w języku angielskim, które, pamiętajmy, są skierowane nie tylko do cudzoziemców, ale także do Polaków. I w tegorocznej ofercie można znaleźć tak ciekawe kierunki studiów, jak na przykład międzynarodowe prawo gospodarcze i arbitraż, jak na przykład zarządzanie kreatywne w nowych mediach, czy też geograficzne systemy informacyjne. Takie studia w języku angielskim pozwolą na poszerzenie kompetencji językowych, to na pewno. Pozwolą na zdobycie specjalistycznej wiedzy. Poza tym są to studia, które odbywają się w wielokulturowym środowisku, także można zdobyć znajomych na całym świecie. Poza tym bardzo pozytywnie zakończenie takich studiów pozwala zdobyć takie kompetencje, które pozwolą później bardzo prosto znaleźć pracę swoich marzeń. Także bardzo serdecznie zachęcam do podejmowania właśnie takich studiów. Jakie dokumenty są wymagane od cudzoziemców, którzy chcą aplikować na studia na naszym uniwersytecie? Czasami wydaje się, że żeby dostać się na studia, potrzeba złożyć ogromne ilości dokumentów. Tak naprawdę tak nie jest. Podstawowym dokumentem, który pozwala na podjęcie studiów pierwszego stopnia, jest świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument, który upoważnia do podjęcia studiów pierwszego stopnia w kraju jego wydania. Oczywiście musi być to dokument z ocenami, bo na podstawie ocen dokonujemy przyjęć kandydatów, kwalifikacji i na studia. Na studia drugiego stopnia wymagamy dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, który upoważnia do podjęcia studiów w kraju jego wydania wraz z suplementem z ocenami. I to są podstawowe dokumenty. Jeżeli dokumenty były wydane w języku innym niż język polski, oczywiście wymagamy tłumaczeń. Tłumaczeń na język polski, które zostaną wykonane przez tłumacza przysięgłego, zarejestrowanego na liście sprawiedliwości tutaj w Polsce, minister sprawiedliwości. Jeżeli dodatkowym takim wymogiem w stosunku do dokumentów jest to, że każdy dokument powinien zostać zalegalizowany bądź powinien posiadać pieczęć apostille. Dotyczy to oczywiście również dokumentów wydanych poza granicami Polski. Tak na to poświadczenie jest to udowodnienie, że dokument jest autentyczny i tego uczelnia również wymaga. Co ważne, na początku, kiedy ktoś planuje dostać się na studia, czyli zakłada konto rejestracyjne i powinien dostarczyć uczelni skany swoje dokumenty, można wysłać nam tylko i wyłącznie skany tych dokumentów. Nie jest wymagane przyniesienie czy przywiezienie oryginałów. Oryginały można dostarczyć po przyjeździe do Polski celem podjęcia studiów. Także tym też nie należy się w żaden sposób przejmować. Czasami wymagane są dodatkowe dokumenty, ale uwarunkowane jest to krajem wydania dokumentu i uwarunkowane jest to kryteriami kwalifikacji na konkretny kierunek studiów. Także po te informacje musiałabym zaprosić na strony internetowe i do katalogu kierunków, gdzie wszystkie te informacje są zebrane i w sposób jasny pokazane.
Także jak najbardziej zapraszam na nasze strony internetowe, tam znajdują się bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Chciałbym zapytać jeszcze o bardzo istotną kwestię z pewnością. Czy cudzoziemcy muszą płacić czesne za studia na naszym uniwersytecie? No cóż, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rzeczywiście ustawa ta przewiduje, że cudzoziemcy powinni ponosić opłatę zarówno za studia stacjonarne, jak i za studia niestacjonarne. Ale szczęśliwie ta sama ustawa przewiduje szereg takich wyjątków, sytuacji, w których opłata ta nie jest pobierana. I by wymienić takie najczęstsze przypadki, to na pewno nie jest pobierana opłata od cudzoziemców, którzy posiadają kartę Polaka, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały na terenie Polski, którzy od zeszłego roku, jest taka nowość, posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1, z tym, że ten certyfikat musi być wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako obcego. I to są takie najczęstsze przypadki, które nam się zdarzają. Oczywiście to nie jest zamknięty katalog, to co wymieniłam. Tych przypadków jest dużo, dużo więcej. To szczegółowe informacje oczywiście chciałabym odesłać do strony internetowej, ale również zapraszam do Biura Rekrutacji Cudzoziemców, gdzie z ogromną przyjemnością udzielimy wszystkich informacji w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim, no i oczywiście po polsku. Także serdecznie zapraszamy do naszego biura. Zatem sposobów na darmowe studiowanie w Polsce naprawdę jest sporo, a myślę, że pani Marta z chęcią również odpowie na wszelkie pytania, jeśli jakieś się pojawią, a nadal możecie je zadawać na naszej konwersacji poniżej transmisji. I ja już bardzo dziękuję pani Marto za rozmowę. A teraz zapraszam was do zobaczenia zwiastunu serialu, który powstał specjalnie z okazji 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego, a brzmi on, ma on tytuł Doktor Primo i Wielko Haja o Insygnia. To szybko zorientujecie się, że znalezienie przestrzeni, w której możecie po cichu się pouczyć, jest bezcenne. Na naszym uniwersytecie jest takie miejsce. Na kampusie w Katowicach znajduje się Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, w skrócie CYNIBA. Jest to jedna z najnowocześniejszych tego typu budowli w całej Europie. Niekwestionowanymi atutami CYNIBY są nowoczesne technologie i urządzenia ułatwiające korzystanie z biblioteki. Całodobowa wrzutnia do zwracania książek, dostęp do baz danych i zasobów cyfrowych, z których korzystają naukowcy na całym świecie, w tym w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Obiekt ten jest naprawdę duży. Znajduje się tam blisko 54 km półek z książkami. Ponad 353 tysiące książek w strefie wolnego dostępu, a cała biblioteka jest w stanie pomieścić jednocześnie 1000 osób. Teraz przed nami wywiady z pracownikami Centrum Obsługi Studentów. Jest to miejsce, w którym my, studenci, możemy załatwić sprawy związane z kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi, sprawy związane ze stypendiami, możemy umówić się z doradcą zawodowym, bądź zasięgnąć porady psychologów. Za chwilę dowiecie się, z jakich form wsparcia mogą korzystać studenci Uniwersytetu Śląskiego i jakie udogodnienia oferuje nasza uczelnia. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach działa Centrum Obsługi Studentów. To tam dowiemy się wszystkiego o możliwościach rozwoju kariery, wsparciu studentów, wsparciu osób z niepełnosprawnościami, czy też zasięgniemy porady psychologów Uniwersytetu Śląskiego. W przerwie między zajęciami studenci mogą korzystać ze studenckiej strefy aktywności, integrując się ze sobą, grając w gry planszowe, bądź odpoczywając na wygodnych kanapach i fotelach. Jest dzisiaj ze mną pani Paulina Świtała, pracownik Centrum Obsługi Studentów. Dzień dobry pani Paulino. Dzień dobry, witam państwa, dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o szeroko pojętym wsparciu studentów.
Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje wsparcie dla studentów na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest wsparcie finansowe. Na jaką pomoc materialną mogą liczyć studenci naszego uniwersytetu? Studenci Uniwersytetu Śląskiego, niezależnie od tego, czy studiują na studiach dziennych, czy na studiach zaocznych, mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalnego, stypendium rektora oraz zapomogi studenckiej. W każdym przypadku student, aby otrzymać właśnie takie stypendium, musi złożyć stosowny wniosek i otrzymać oczywiście pozytywne rozpatrzenie. Pamiętajmy, że jeżeli studiujemy na kilku kierunkach jednocześnie, to tutaj należy wskazać, na którym kierunku chcemy otrzymać takie wsparcie. Stypendium socjalne jest przede wszystkim dedykowane dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i o takie stypendium możemy już wnioskować, rozpoczynając naukę na Uniwersytecie Śląskim. Natomiast kiedy student znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej, mówimy tutaj o chorobie, o śmierci rodzica, mówimy tutaj na przykład o kradzieży, bądź na przykład o chorobie jakiegoś rodzica, możemy także złożyć wniosek o zapomogę studencką. W takim przypadku wszystkie wnioski rozpatrywane są indywidualnie, gdyż bierzemy pod uwagę sytuację materialną studenta. Należy pamiętać, że takie wsparcie jest jednorazowe i studenci z takiej formy mogą skorzystać nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Natomiast jeżeli posiadamy bardzo dobre wyniki w nauce albo możemy pochwalić się osiągnięciami z zakresu artystycznego bądź sportowego, możemy także starać się o przyznanie stypendium rektora. I w przypadku takiego stypendium również o takie dofinansowanie mogą starać się studenci, którzy dopiero rozpoczynają naukę na naszym uniwersytecie. Ważne jest, aby w tym przypadku spełnić 2 warunki. Po pierwsze, należy rozpocząć naukę na uniwersytecie w roku szkolnym, kiedy również zdobyliśmy maturę, ale także musimy być laureatem Olimpiady Ogólnopolskiej bądź Olimpiady Międzynarodowej. I w przypadku właśnie tego typu dofinansowania wnioski składamy do 15 października. Wielu studentów, rozpoczynając studia w innym mieście, obawia się, czy znajdzie miejsce zamieszkania na miarę studenckiego budżetu. Czy w związku z tym studenci naszego uniwersytetu mogą liczyć na miejsce w akademikach? Oczywiście Uniwersytet Śląski w Katowicach ma aż 9 akademików, które są zlokalizowane w bardzo urokliwych osiedlach w Katowicach-Ligocie, w Sosnowcu oraz w Cieszynie. Na studentów czeka tutaj blisko 3000 miejsc, które znajdują się w bardzo dobrze wyposażonych budynkach. Studenci korzystają tutaj z ogólnodostępnej kuchni, pomieszczeń przeznaczonych do nauki, do rozrywki, pokoje są wyposażone w internet. Jeżeli chcemy otrzymać takie miejsce w akademiku, pamiętajmy, że kiedy już zostaniemy włączeni w poczet studentów, należy złożyć odpowiednie dokumenty oraz wniosek w swoim dziekanacie. I tutaj też należy pamiętać o tym, że w pierwszej kolejności o takie miejsca mogą wnioskować osoby pozamiejscowe, ale także osoby, które mają trudniejszą sytuację materialną. Teraz chciałabym zapytać o to, co również dla nas, członków samorządu, jest bardzo ważne. W jaki sposób poza zgłoszeniem problemu do samorządu studenckiego studenci mogą walczyć o swoje prawa i na czyje jeszcze wsparcie mogą liczyć? Pamiętajmy, że przede wszystkim, kiedy rozpoczynamy naukę na Uniwersytecie Śląskim, bardzo dobrze przeczytajmy regulamin studiów, właśnie po to, żebyśmy znali swoje prawa i swoje obowiązki. Ale kiedy jako studenci czujemy, że jesteśmy w jakiejś niekomfortowej sytuacji, że jesteśmy przez kogoś być może źle traktowani, kiedy na przykład układa się zbyt trudno relacja pomiędzy studentem a wykładowcą, kiedy mamy problem z zakończeniem swojej sesji egzaminacyjnej, możemy wtedy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta Uniwersytetu Śląskiego, który ma swoje dyżury w Centrum Obsługi Studentów. Dzięki takiemu spotkaniu możemy otrzymać darmowe porady prawne, ale także taki rzecznik zorganizuje dla nas na przykład mediację w sytuacjach konfliktowych. Te wszystkie oczywiście formy wsparcia są dla studentów darmowe. Drugą taką formułą, z której mogą skorzystać studenci, jest także skorzystanie z pomocy prawnej poradni studenckiej, która działa przy Wydziale Prawa i Administracji. Tutaj także studenci udzielają takiej formy wsparcia innym studentom, ale także organizacjom typu non-profit i osobom mniej zamożnym. Pamiętajmy także o tym, że studenci z każdą swoją trudnością, z każdą swoją bolączką mogą zwrócić się do Centrum Obsługi Studentów. Tutaj postaramy się znaleźć rozwiązanie nie tylko na wszelkie problemy prawne, ale także wszystkie inne kłopoty. Także zapraszamy serdecznie.
Warto też w tym miejscu wspomnieć, że od 1 września funkcję Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta obejmie pani profesor Agnieszka Bielska-Brodziak, która pracuje na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji. I oczywiście tradycyjnie będzie miała swoje dyżury właśnie w naszym Centrum Obsługi Studentów, także zapraszamy. Uniwersytet to jednak przede wszystkim nauka. Czy na Uniwersytecie Śląskim młody naukowiec ma możliwość rozwijania swoich pasji naukowych i czy może liczyć na wsparcie finansowe w tej kwestii? Oczywiście, że tak, a najlepszym miejscem nie tylko do rozwijania swoich naukowych pasji, ale także do zdobywania nowych kompetencji, poznawania nowych ludzi, możliwości spróbowania wielu ról zawodowych jest między innymi właśnie działalność kół naukowych oraz organizacji studenckich. Na naszym Uniwersytecie Śląskim prężnie działa blisko 300 takich podmiotów. Są to zarówno koła naukowe studentów, doktorantów, są to zespoły o charakterze sportowym, artystycznym, jest to centrum medialnym, są to wszelakiego rodzaju stowarzyszenia, do których oczywiście aktywności zachęcamy studentów. W ramach takiej aktywności studenci organizują konferencje, organizują spotkania, wydają publikacje, mają okazję spotykać się z wieloma autorytetami nie tylko ze świata nauki, a co najważniejsze, mają też okazję zaprezentować siebie nie tylko na naszym uniwersytecie, ale też bardzo często na arenie międzynarodowej. To, co jest także ważne, jeżeli nie znajdziecie dla siebie miejsca w żadnym istniejącym i działającym już kole naukowym, zawsze można zwrócić się do Centrum Obsługi Studentów i takie nowe koło założyć. My oczywiście wspieramy zarówno w założeniu takiej działalności koła, ale pomagamy także przy kwestiach finansowych, ale także organizacyjnych. Natomiast drugą stroną medalu, o której także dbamy na Uniwersytecie Śląskim, to jest rozwój taki indywidualny naukowy. I w przypadku takich projektów badawczych, które chcielibyśmy indywidualnie zrealizować, z myślą o takich studentach właśnie na Uniwersytecie Śląskim powstał program grantów rektora Uniwersytetu Śląskiego. W ramach tego programu studenci mogą wnioskować o dofinansowanie swoich projektów badawczych. W ubiegłorocznych edycjach były to kwoty nawet do 5000 zł na realizację konferencji, publikacji, realizację projektu, na udział w warsztatach, w szkoleniach, w różnego rodzaju formach dokształcania. Także jest to forma bardzo interesująca, bardzo ciekawa dla studentów i myślę, że tutaj warto wspomnieć, że w ostatniej edycji właśnie tego programu studenci złożyli wnioski o dofinansowanie 55 projektów na kwotę łączną 230 tysięcy złotych, także myślę, że jest to program, który przede wszystkim odpowiada na te potrzeby indywidualne młodych naukowców. Od 4 lat w Katowicach odbywa się jedno z największych w Polsce i Europie wydarzeń popularnonaukowych, Śląski Festiwal Nauki. Czy studenci mogą zaangażować się w organizację tego święta nauki? Oczywiście i zachęcamy nie tylko studentów, którzy są już z nami od kilku lat, ale także tych, którzy za chwilę wejdą w nasze szeregi. Śląski Festiwal Nauki Katowice jest to wydarzenie ogromne, jest to wydarzenie, za którym stoją dziesiątki wykładów, warsztatów, blisko 150 ciekawych stoisk pokazowych, blisko 50 tysięcy zwiedzających, spotkania naprawdę z wieloma autorytetami i tutaj naprawdę każde ręce do pomocy są na wagę złota, dlatego zachęcamy, żeby studenci się angażowali i tutaj również jest wiele form takiej współpracy i form zaangażowania, dlatego że studenci mogą na przykład zorganizować bardzo ciekawą, interaktywną prezentację, wykłady, warsztaty dla naszych odwiedzających. Zapraszamy, żeby studenci prezentowali swoje koła naukowe na stanowiskach pokazowych, ale także zachęcamy, żeby studenci włączyli się właśnie w organizację Festiwalu Nauki poprzez zasilenie szeregu wolontariuszy. Myślimy, że form jest bardzo wiele, a też Śląski Festiwal Nauki jest tak ogromną inicjatywą i tak wielkim świętem nauki, że bez studentów nie byłoby one na pewno tak wspaniałe i dla nas ważne. Jak widzicie, studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą liczyć na różne formy wsparcia podczas trwania swoich studiów. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się na stronie internetowej Uniwersytetu w strefie studenta. Bardzo dziękuję Pani Paulino za rozmowę. Bardzo dziękuję, Państwu również dziękuję za uwagę. A teraz zapraszam Was na kolejną rozmowę, podczas której dowiecie się, na jakie formy wsparcia mogą liczyć osoby ze specjalnymi potrzebami. Kolejnym naszym gościem jest pani Małgorzata Balewska z Centrum Obsługi Studentów. Dzień dobry. Dzień dobry. Uniwersytet Śląski w Katowicach przywiązuje szczególną uwagę do wszelkich form wsparcia naszych studentów. Jak można skorzystać z udogodnień na etapie rekrutacji do naszego uniwersytetu? Udogodnienia na etapie rekrutacji na studia, czyli takie udogodnienia dla naszych kandydatów jak najbardziej są możliwe i osoby, które chciałyby z nich skorzystać, proszone są o to, żeby skontaktować się z Centrum Obsługi Studentów w naszej uczelni.
A więc o to, żeby napisać krótką wiadomość na adres mailowy duo@us.edu.pl albo dla studenta @us.edu.pl. Po otrzymaniu wiadomości nasi pracownicy będą kontaktować się z kandydatami. Możliwe jest wsparcie kandydata poprzez zapewnienie mu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Możliwe są też inne udogodnienia organizacyjne. Wszelkie te kwestie będą ustalane indywidualnie w kontakcie z konkretną osobą. Na jakie formy wsparcia mogą liczyć osoby na naszym uniwersytecie? Jeśli chodzi o studentów, to od wielu już lat Uniwersytet Śląski w Katowicach realizuje działania mające na celu zwiększenie dostępności naszej uczelni. I myślimy o tej dostępności w takim szerokim kontekście, więc mamy na myśli oczywiście osoby z niepełnosprawnością, ale też te udogodnienia, nad którymi pracujemy, które wdrażamy, to są udogodnienia, z których korzystają również inne grupy studentów. No i oczywiście są to takie formy jak asystent osoby niepełnosprawnej. Są to udogodnienia na poziomie takim architektonicznym, a więc pracujemy cały czas nad tym od wielu już lat, aby nasze budynki były bardziej dostępne. No ale są to też udogodnienia na poziomie takim organizacyjnym. Umożliwiamy wypożyczenie sprzętów czy urządzeń, takich jak laptopy, skanery lub dyktafony, ale też wiele, wiele innych. Mamy też wdrożony taki proces indywidualnego dostosowania studiów, dzięki którym organizacyjnie umożliwiamy studentom z niepełnosprawnością, czy też w innej trudnej sytuacji życiowej, realizowanie studiów. Na czym polega ten proces indywidualnego dostosowania studiów? To jest taki proces, w którym analizując indywidualne potrzeby studenta, zmieniamy formalną stronę kształcenia. Oznacza to, że student na poziomie merytorycznym nadal musi zaliczyć cały materiał, który go obowiązuje na danym kierunku studiów. Natomiast od strony formalnej modyfikujemy niektóre wymagania, czyli może zmienić się forma zaliczenia egzaminu, forma obecności na zajęciach, ale też wiele, wiele innych takich aspektów formalnych. W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zawsze takie dostosowanie odbywa się na takim indywidualnym spotkaniu ze studentem i program dostosowania, zalecenia związane z dostosowaniem są dopasowywane do konkretnej sytuacji. I jakie działania są podejmowane w zakresie bezpieczeństwa i dostępności na naszym uniwersytecie? Uniwersytet Śląski w Katowicach przykłada szczególną wagę do tego, żeby być uczelnią dostępną i żeby studenci mogli w bezpieczny sposób realizować proces edukacyjny. Realizujemy bardzo wiele projektów w tym obszarze. W tej chwili od nowego roku kalendarzowego jesteśmy w trakcie realizowania kolejnego dużego projektu Uczelnia Dostępna, Uniwersalna, Otwarta i będziemy w ramach tego projektu wzmacniać kompetencje naszej kadry w aspekcie pracy z osobami z niepełnosprawnością, ale też poszerzać te udogodnienia na poziomie architektonicznym i organizacyjnym, które już w naszej uczelni funkcjonują. Jak jeszcze Uniwersytet Śląski wspiera osoby ze specjalnymi potrzebami? Mamy świadomość, że studia to jest taki szczególny czas w życiu, taki moment wejścia w dorosłość, kiedy wychodzimy ze starych ról i zaczynamy budować swoją nową tożsamość jako osób dorosłych. Często opuszczamy dom rodzinny i wiele wyzwań stoi przed naszymi studentami. Dlatego też zwracamy uwagę na to, aby wzmacniać kompetencje naszych studentów w obszarze takiego ogólnego dobrostanu i dobrego funkcjonowania też psychologicznego. Od wielu lat prowadzimy studencki serwis rozwoju Więc Jestem us.edu.pl. To takie miejsce w sieci, w które każda osoba zainteresowana może zajrzeć. Znajdzie tam wiele treści dotyczących szeroko pojętego dobrostanu psychologicznego i takiego dobrego funkcjonowania.
od ponad 10 lat studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mogą też korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Realizujemy je w takim kontekście, aby osoby, które są w jakimś chwilowym kryzysie albo czują, że brakuje im umiejętności, czy też z jakichś powodów incydentalnie czują się zagubione, mogły skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dostępność, uniwersalność, otwartość. Tak właśnie prezentują się studia na Uniwersytecie Śląskim. Ja już dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Małgorzata Balewska. Dziękuję bardzo. A już teraz zapraszam na kolejną rozmowę. Tym razem będziemy rozmawiać o wsparciu zawodowym. Studencka strefa aktywności. Królestwo flamingów. Kraina flamingów budzi się do życia po całej nocy oczekiwania. Te piękne i dumne ptaki leniwie rozsiadają się w swoich ulubionych miejscach. Ten osobnik upodobał sobie wygodne meble w strefie odpoczynku dla studentów. Pracownicy strefy, na co dzień obsługujący organizacje studenckie, zapewniający wsparcie psychologiczne dla studentów, zajmujący się wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami, a także organizujący liczne wydarzenia przeznaczone dla społeczności akademickiej, przyzwyczaili się już do towarzystwa swoich różowych kompanów. Nie oznacza to, że nie dochodzi do nieporozumień. Czasem jakiś bardziej podstępny flaming ukryje się w studenckim plecaku. Zdarza się też, że flamingi tak upodobają sobie biurko jednego z pracowników, że ten musi odczekać, zanim wróci do pracy. Na ogół jednak wszyscy żyją tu w doskonałej symbiozie. Studenci są zadowoleni z możliwości korzystania z mebli wypoczynkowych, wsparcia, sal konferencyjnych i z okazjonalnych spotkań z naszymi bohaterami. Nawet najmłodsi znajdą dla siebie coś interesującego. Kamera stop. Proszę, zmieniamy flamingi na misie. W studenckiej strefie aktywności tak bardzo zależy nam na studentach, że gdy tylko sygnalizują nam zmianę potrzeb, reagujemy natychmiast. Na naszej uczelni prężnie działa Biuro Karier. Dzięki ich zaangażowaniu możemy uczestniczyć w różnych szkoleniach, wypełnić test kompetencji bądź spotkać się z doradcą zawodowym. Jest dzisiaj ze mną pani Małgorzata Bilnik, która przybliży Wam formy wsparcia dla osób poszukujących swojej ścieżki zawodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, z jakich form wsparcia na Uniwersytecie Śląskim mogą korzystać studenci, którzy planują swoją karierę zawodową? Główną osią działania Biura Karier jest doradztwo zawodowe i konsultacje kariery. W przypadku, kiedy planujemy swoją karierę albo chcemy skonsultować wybór ścieżki zawodowej czy docelowego miejsca praktyk, dobrym wyborem będzie doradztwo zawodowe, w ramach którego możemy zrobić właśnie te rzeczy, ale ponadto skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne, przejść próbną rozmowę rekrutacyjną. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy podnieść swoje kompetencje, nauczyć się narzędzi pracy nad sobą albo po prostu wprowadzić jakąś zmianę w swoje życie, tutaj idealnym wyborem będą konsultacje kariery. W biurze pracuje 3 doradców, którzy są dostępni dla studentów i absolwentów przez cały rok kalendarzowy na wszystkich naszych wydziałach, zarówno w Katowicach, w Sosnowcu, w Chorzowie, jak i w Cieszynie. Dodatkową zaletą udzielanego wsparcia przez doradców pracujących w Biurze Karier jest fakt, że wszyscy posiadają wykształcenie psychologiczne, przez co wsparcie jest bardziej kompleksowe. Możemy jednocześnie przeprowadzić testy kompetencji, predyspozycji, ale również testy osobowości, dzięki czemu student otrzymuje pełny obraz swoich możliwości oraz mocnych stron. Jakiego wsparcia możemy oczekiwać, kiedy już planujemy podjęcie pierwszej pracy bądź stażu, poza doradztwem lub konsultacjami z doradcą? Jeśli aktywnie poszukujemy pracy, tutaj pierwszym dobrym adresem, pod którym warto się udać, jest serwis z ofertami praktyk, pracy i staży, współtworzony przez nasze biuro z 8 innymi uczelniami w całym kraju. Serwis stwarza możliwość poszukiwania pracy niezależnie od miejsca zamieszkania, gdyż oferty tak naprawdę pracy można znaleźć w każdym zakątku Polski. Serwis zrzesza niemalże 22 tysiące pracodawców i jest w nim na ten moment zarejestrowanych blisko 77 tysięcy studentów. Daje on też możliwość stworzenia swojego profilu zawodowego, wygenerowania CV
oraz personalizacji wyszukiwania i potem otrzymywania powiadomień na temat interesujących nas ofert pracy. Kolejnym ważnym miejscem, do którego warto się udać i skorzystać z takiej możliwości, jest oczywiście bezpośrednio już nasze biuro i projekt stażowy, który realizujemy teraz dzięki pozyskaniu funduszy ze środków unijnych. Projekt stażowy zakłada 1- i 3-miesięczne staże dla wszystkich studentów naszego uniwersytetu. I tutaj albo student wybiera sobie firmę docelowo z bazy, którą już wcześniej przygotowaliśmy, lub jeżeli ma pracodawcę, u którego chciałby odbyć taki staż, może taką firmę do projektu zgłosić. Ostatnią rzeczą, którą rzeczywiście bardzo polecam w przypadku, jeżeli aktywnie poszukujemy pracy, jest udział w mobilnych targach kariery. Są to targi, które jako biuro organizujemy już 3. rok z rzędu i przyjęliśmy taką formułę targów pracy szytych na miarę. Oznacza to, że dla każdego wydziału staramy się targi przygotować pod kątem rzeczywiście danej branży, w której studenci będą poszukiwali pracy. Zatem zapraszamy pracodawców zainteresowanych zarówno studentami, jak i absolwentami danych kierunków na poszczególnych wydziałach. Dzięki temu student ma okazję nie tylko spotkać bezpośrednio pracodawcę, zostawić swoje CV, ale też poznać wiele firm z branży, w której później będzie pracował. Wspomniała Pani, że z oferty Biura Karier studenci i absolwenci mogą korzystać przez cały rok kalendarzowy. Na jakie więc wydarzenia organizowane przez biuro warto zwrócić szczególną uwagę? Oczywiście warto mieć uwagę na wszystkie wydarzenia, które organizujemy, natomiast rzeczywiście przez cały rok kalendarzowy biuro we współpracy z pracodawcami organizuje dla studentów zarówno szkolenia z umiejętności miękkich, podnoszenia takich kwalifikacji technicznych oraz spotkania informacyjno-rekrutacyjne, w ramach których studenci mają możliwość poznać firmę z troszeczkę bliższej perspektywy, poprzez kontakt z rekruterem, dowiedzieć się informacji dotyczących zakresu działalności, kultury organizacyjnej, tego jak przebiega właśnie rekrutacja. Dodatkowo takimi programami, na które warto zwrócić uwagę w trakcie roku kalendarzowego, jest na pewno Akademia Rozwoju Kariery, którą rokrocznie organizujemy w czasie wakacyjnym, kiedy studenci docelowo mają troszeczkę więcej czasu i mogą właśnie poprzez te miesiące wakacyjne podnieść swoje kompetencje. Zarówno w obszarze miękkim, jak i tych umiejętności technicznych. Programem, który jeżeli myślimy o karierze w IT lub na takich stanowiskach związanych z zarządzaniem dużym przedsiębiorstwem, na pewno godnym polecenia jest program Corporate Readiness Certificate, czyli program, który już od 2014 roku jest realizowany we współpracy z największymi firmami IT na Śląsku. I tutaj dzięki temu programowi studenci z jednej strony nabywają specjalistyczną wiedzę, ale z drugiej też uczą się zarządzać dużą firmą. I ostatnią rzeczą, która jest unikatowa tutaj, jeśli chodzi o uczelnie na Śląsku, jest program wolontariatu w punktach pomocy ofiarom przestępstw. Jest on skierowany docelowo do osób, które w przyszłości myślą o pracy w sektorze pomocowym i studenci dzięki temu programowi mają szansę zarówno podnieść swoją wiedzę, jak i po prostu doświadczyć tej pracy w udzielaniu wsparcia innym. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Jak najbardziej. Czy Biuro Karier w zakresie swoich kompetencji bada potrzeby na rynku pracy? Tak. Badanie opinii jest bardzo ważną częścią pracy biura. Tutaj zarówno badamy opinie wśród naszych absolwentów, jak i wśród pracodawców. W przypadku absolwentów sprawdzamy przede wszystkim to, jak oni radzą sobie na rynku pracy, jak długo tej pracy poszukują i na ile są potem zadowoleni z objętego stanowiska. W przypadku pracodawców przede wszystkim skupiamy się na tym, aby dowiedzieć się, czego oczekują, na jakie kompetencje zwracają uwagę w przypadku naszych absolwentów, a późniejszych kandydatów do pracy. I tutaj też ważną informacją jest to, że zarówno studenci, jak i absolwenci i oczywiście kandydaci mają możliwość wglądu do tych raportów, które są dostępne na naszej stronie. Wszystkich zainteresowanych zaplanowaniem swojej ścieżki kariery już teraz zachęcamy do wysłuchania podcastów Biura Karier i przeczytania artykułów stworzonych właśnie przez doradców. Znajdziecie je wszystkie na mediach społecznościowych Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. A teraz wracamy do studia. Jako kandydaci i studenci naszej uczelni o wszystkich dostępnych formach wsparcia możecie przeczytać na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego, bądź jeśli już teraz macie jakieś wątpliwości, możecie zadawać swoje pytania na czacie pod transmisją.
A teraz z racji, że znajdujemy się na Śląsku, opowiemy Wam o dużym projekcie, jakim jest Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny. Jest to rozpoznawalna i ceniona w świecie folkloru marka, silnie osadzona w tradycji naszego regionu. Gospodarzem festiwalu jest Studencki Zespół Pieśni i Tańca Katowice, działający w ramach Uniwersytetu Śląskiego, który jest głównym organizatorem tej prestiżowej imprezy. W każdej edycji festiwalu bierze udział ponad 400 artystów z całego świata, w tym m.in. z Indonezji, Meksyku, Kenii i Malezji. Festiwal to także aktywność na ulicach naszych miast. W jego ramach odbywają się liczne korowody ulicami miast, występy plenerowe oraz koncerty w najróżniejszych przestrzeniach miejskich. W ciągu 30 edycji festiwal zgromadził około 100 tysięcy widzów, a w tym roku przygotowywana jest specjalna wersja online EMSFF. A teraz zobaczcie sami, jak wyglądało to w ubiegłych latach. Pora jednak wrócić do wywiadów. Już za chwilę, po krótkiej przerwie, będziecie mogli obejrzeć rozmowę z panią Martą Żebracką z działu współpracy z zagranicą i Biura Wymiany Międzynarodowej, która opowie o możliwościach studenckich wyjazdów zagranicznych. Przed tym jednak zobaczycie planszę, z której dowiecie się, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym dniu. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Cztery różne kampusy, cztery różne miejsca. Ale czy studia na naszym uniwersytecie muszą oznaczać przywiązanie przez 5 lat właśnie do tych jednych miejsc? O to zapytam panią Martę Żebracką z działu współpracy z zagranicą Biura Wymiany Międzynarodowej. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry. Rodzi się takie podstawowe pytanie. Czy student, który zaaplikuje do nas, który będzie już tutaj z nami studiował, czy ma możliwość odbycia tych studiów częściowo za granicą? Tak, najbardziej popularnym programem wśród studentów jest program Erasmus+. Można wyjechać na studia częściowe za granicę pod warunkiem, że Uniwersytet Śląski ma podpisaną umowę o współpracy z daną uczelnią zagraniczną. Studia w uczelni zagranicznej są równoważne ze studiami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Także jak najbardziej odbycie jednego semestru bądź całego roku akademickiego za granicą my polecamy jako nasz dział. Jest to popularne wśród studentów. Polecam wszystkim nowym studentom już od pierwszego roku, aby sprawdzali na bieżąco stronę internetową Uniwersytetu Śląskiego w strefie studenta i brali udział w rekrutacji na studia za granicą,
ponieważ wielu studentów spóźnia się z tym i już nie może przejść rekrutacji i tracą możliwość wyjazdu na studia lub praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+. Mówimy tutaj o studiach typowych stacjonarnych. A co w przypadku studiów, tej praktycznej części studiów, czyli te praktyki, które studenci odbywają w różnych zakładach? Czy to również jest możliwość odbycia ich gdzieś za granicą, w jakimś ładnym kurorcie być może? Oczywiście. Program Erasmus+ daje studentom możliwość nie tylko wyjazdów na studia, ale także na praktyki. Różnica między jednym i drugim rodzajem wyjazdu jest taka, że minimalny okres pobytu na studiach to 3 pełne miesiące, a na praktykach to są już tylko 2 miesiące, które są warunkiem odbycia praktyk w ramach programu Erasmus+. Dlatego studenci bardzo często decydują się na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+, podczas wakacji. Tam zdobywają doświadczenie i przyjeżdżając do Polski zaczynają kolejny rok akademicki na Uniwersytecie Śląskim albo już na uczelni zagranicznej, jeżeli wzięli odpowiednio wcześnie udział w rekrutacji. Takie wyjazdy to bardzo atrakcyjna oferta, więc chciałbym zapytać też również w imieniu naszych obecnych studentów, czy jeśli ktoś raz weźmie udział w takim wyjeździe, czy to oznacza, że już stracił wszystkie swoje szanse, czy być może kilkukrotnie wyjechać na taki pobyt zagraniczny? Może wyjechać kolejny raz. Dla każdego poziomu studiów dostępna jest odpowiednia pula miesięcy do dyspozycji dla każdego studenta. Studia pierwszego stopnia to jest pula 12 miesięcy. Przy studiach drugiego stopnia jest to pula 12 miesięcy do wykorzystania dla każdego studenta. Przy jednolitych studiach magisterskich jest to 24 miesiące, które mogą studenci wykorzystać na swoje wyjazdy w ramach programu Erasmus, a na studia doktoranckie, czyli studia trzeciego stopnia, jest to też pula 12 miesięcy. My bardzo zachęcamy do tego, żeby te miesiące spożytkować na wyjazdy, czy to na praktyki, czy na studia. Wobec tego, gdzie nasi studenci, ci obecni, jak i ci przyszli, mogą szukać tych wszystkich informacji i chyba to, co najbardziej interesuje, listy krajów, gdzie mogą się udać? Oczywiście. Wszystkie informacje dotyczące wyjazdów oraz kierunków, gdzie mogą wyjechać, znajdą na stronie Uniwersytetu Śląskiego w strefie studenta w zakładce mobilność. Także zachęcamy wszystkich studentów do tego, aby odwiedzali stronę Uniwersytetu Śląskiego i brali udział w rekrutacji na wyjazdy zagraniczne. Jest wielu studentów, którzy bali się wyjechać, a jak już się zdecydowali, to wykorzystali całą pulę miesięcy. Wyjeżdżali ponownie i ponownie, czy to były praktyki, czy studia. Zawsze wracali zadowoleni. Jak sami widzicie, możliwości jest naprawdę wiele. Uniwersytet Śląski w Katowicach właśnie takie stwarza. Dziękuję Pani Marto bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, a ja zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w rekrutacji i do wyjazdu w ramach programu Erasmus+. Jeszcze raz bardzo dziękuję, a my już teraz wracamy do studia. Jeśli do tej pory martwiliście się, że studia uniemożliwią Wam podróżowanie po świecie, poznawanie nowych kultur, to mam nadzieję, że moja rozmowa z panią Martą rozwiała wszelkie Wasze wątpliwości. A ja tylko przypomnę, że cały czas możecie zadawać nam pytania poniżej transmisji. My wraz z naszymi gośćmi odpowiadamy na wszystkie Wasze pytania. Już za chwilę usłyszycie o życiu studenckim od tych, którzy wiedzą o nim najlepiej, od studentów. Zanim jednak do tego przejdziemy, chcielibyśmy Wam krótko opowiedzieć o projekcie Dreamwalker Around the World in 80 Jumps. Dreamwalker to cykl 80 wypraw, w których biorą udział ekipy skoczków z całego świata. Motywem przewodnim każdej wyprawy jest skok typu Dream Jump. Podczas pierwszej krajowej edycji w naszym kraju taki skok odbył się z dachu Wydziału Nauk Przyrodniczych, czyli tak zwanej Żylety. Budynek ten ma blisko 100 metrów. Zobaczcie sami, że na Uniwersytecie Śląskim zawsze mierzymy wysoko. Odliczanie, chwila strachu i skok. Nie! Nie!
Dzięki projektowi Dreamwalker na Wydziale Nauk o Ziemi śmiałkowie mogli skakać z uniwersyteckiego budynku. Raz na jakiś czas odrobina szaleństwa się przyda. Mamy tutaj taką imprezę na naszym wydziale. Jesteśmy Wydziałem Nauk o Ziemi, już z definicji nieco szalonym, więc myślę, że to jest jak najbardziej na miejscu. Szaleństwo to odpowiednie słowo opisujące to, co działo się w Sosnowcu. Niektórzy uczestnicy nie bali się skoku, bo wiedzieli, że ubezpieczają ich specjaliści. Znaczy, strachu chyba nie czuję, aczkolwiek wieje tutaj dość istotnie. No, pogoda rzeczywiście piękna, a wiaterek nie wiem, czy coś tutaj może spowodować złego, ale nie, no chyba jestem w dobrych rękach, tak myślę. Dreamwalker to grupa zapaleńców, którzy zjeżdżają świat w poszukiwaniu najlepszych miejsc do skoków. Mamy jakby dwa tematy. Dream Jump to jest technika skakania na linach, a Dreamwalker to jest projekt 80 skoków dookoła świata. Czyli właśnie wynajdujemy różne budynki, skały i stamtąd skaczemy. Myślę, że dla samego siebie, dla nauki pokory i dla przeżywania życia pełną gębą. Odpowiednim miejscem okazał się także Sosnowiec. Jestem z Sosnowca, więc zacząłem się tym fascynować i zacząłem się rozglądać za budynkami, z których można wykonać skok, więc przejeżdżałem tu obok i pomyślałem, że byłoby super zorganizować skoki w tym miejscu. No i tak to się zaczęło. Skoki dla samych skoków nie są istotne. Ważne jest to, że ludzie mogą przekraczać swoje granice. Ale czad! A teraz czas na to, żebyście poznali samorząd studencki. Razem z Martyną, Majką, Jackiem i Sebastianem przygotowaliśmy dla Was filmik, w którym opowiadamy o tym, czym się zajmujemy, w jakich inicjatywach mogą brać udział nasi studenci oraz z czego mogą korzystać na uniwersytecie. Zresztą zobaczcie sami. Dowiedzieliście się już, jak aplikować na studia, jakie są możliwości wyjazdów zagranicznych, ale uniwersytet to przede wszystkim my, studenci. Dzięki uczelni możemy rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, mediach akademickich lub, co dla nas najważniejsze, w samorządzie studenckim. Wszyscy razem tworzymy samorząd studencki, ale różni się on nieco od samorządów, jakie działają w Waszych szkołach. Studenci mają naprawdę dużą siłę głosu i realny wpływ na to, co dzieje się na naszej uczelni. Jakie inicjatywy podejmujemy, czym się zajmujemy i dlaczego obecność samorządu jest właśnie tak ważna? Jest nas ponad 21 tysięcy. Przyznacie, że to całkiem spore miasteczko i to w dodatku studenckie miasteczko. Rady samorządu studenckiego działające na poszczególnych wydziałach dbają o to, by rozwijało się ono jak najlepiej. Reprezentujemy wszystkich studentów, ale i każdego z osobna. Jeśli zapytacie nas, czym zajmuje się Rada Samorządu Studenckiego, odpowiedź będzie bardzo prosta. Po prostu wszystkim. I to dosłownie wszystkim, bo studenci przychodzą do nas z najróżniejszymi problemami, a my staramy się im jak najlepiej pomóc. Przede wszystkim integrujemy brać studencką, organizując różnego rodzaju wydarzenia czy imprezy. Jedną z nich są juwenalia, o których na pewno słyszeliście. Juwenalia to najhuczniejsza impreza studencka na Śląsku, odbywająca się tuż przed samą sesją egzaminacyjną. Tymczasem Cieszyn proponuje własną wersję juwenaliów – Cieszynalia. Każdy rok akademicki rozpoczynają od Trzęsiny Śląska. Jest to seria imprez w największych katowickich klubach. Ponadto latem organizujemy wielkie grillowanie na Ligocie. Na naszej uczelni nie brakuje również eleganckich wydarzeń, takich jak bal studenta czy gala lauru studenckiego. Ponadto wydziałowe samorządy organizują noce filmowe bądź planszowe. Studia to nie tylko nauka, to także życie studenckie. Jako samorząd studencki organizujemy liczne wydarzenia i imprezy, które skierowane są do studentów naszej uczelni. Aby mieć pewność, że każdy z Was będzie mógł wziąć w nich udział, staramy się o czas wolny od zajęć, czyli o godziny rektorskie. Życie studenckie nie kończy się na zajęciach, a wręcz przeciwnie, to po nich się zaczyna. Na uczelni działa blisko 300 organizacji studenckich i doktoranckich. Ich członkowie dzielą się zdobytą wiedzą oraz swoimi pasjami podczas Śląskiego Studenckiego Festiwalu Nauki. Tak, to kolejna inicjatywa, której się podejmujemy. Wydziały naszego uniwersytetu znajdują się w czterech miastach. W Katowicach, Chorzowie, Cieszynie oraz w Sosnowcu. Jednym z wyjątkowych miejsc naszej uczelni zdecydowanie jest kampus w Cieszynie. Piękna zielona przestrzeń jest idealną scenerią do wieczornego relaksu, na przykład przy grillu. W Cieszynie znajduje się również tak zwana gralnia, w której dostępne dla studentów są konsole, pady oraz gry.
A jeżeli macie ochotę na imprezie w klubie studenckim czy na świeżym powietrzu, nie musicie się martwić o dotarcie na zajęcia następnego dnia, ponieważ akademiki znajdują się tuż pod uczelnią. Na terenie naszej uczelni funkcjonuje ogólnodostępna sieć internetowa, dzięki której nasi studenci na bieżąco mogą śledzić imprezy i wydarzenia organizowane przez samorząd. Ponadto nasze sale wykładowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt, który umożliwia przygotowanie do przyszłości wykonywanego zawodu. Studenci Uniwersytetu Śląskiego mają dostęp do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, w skrócie CINIB. Jest to jeden z najnowszych budynków w naszym uniwersytecie, który jest dostosowany do potrzeb wszystkich studentów. Zapewniam Was, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Obszerne zbiory, komputery z dostępem do internetu, przyjazna studentom czytelnia czy kabiny pracy indywidualnej umożliwiają naukę zarówno w trakcie przerw od zajęć, jak i w trakcie sesji, także w nocy. Pamiętajcie jednak, że CINIBA to nie tylko nauka, to przede wszystkim przestrzeń dla naszego rozwoju osobistego. Jak widzicie, na naszym uniwersytecie dzieje się naprawdę wiele. Nasza społeczność integruje się na wszystkich poziomach uniwersytetu, począwszy od grupy, roku, na wydziałach, w organizacjach studenckich. Imprezy zaczynają się od małych kameralnych wieczorów szachowych, przez bale wydziałowe, a na juwenaliach dla kilkunastu tysięcy osób kończąc. Tak w skrócie wygląda życie studenckie. Jednym z jego elementów jest samorząd studencki. Jestem pewna, że wśród osób, które nas dzisiaj oglądają, są przyszli delegaci do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Angażowanie się w działalność na rzecz wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale też daje nam wiele radości, pozwala rozwijać pasję i poszerzać swoje kompetencje. Mam nadzieję, że spotkamy się z Wami w październiku. Nasi przedstawiciele samorządu studenckiego są cały czas dla Was dostępni na czacie poniżej naszej transmisji i czekają na pytania od Was. Na Uniwersytecie Śląskim działa Uniwersytet Otwarty. Posiada on ofertę skierowaną do przedstawicieli różnych grup wiekowych, od dzieci, po seniorów i osób dorosłych dążących do rozwoju zawodowego. W ofercie Uniwersytetu Otwartego znajdziecie regularne zajęcia, cykliczne wydarzenia, a także inne inicjatywy i programy. W ramach Uniwersytetu Otwartego działają m.in. Uniwersytet Śląski Młodzieży, Uniwersytet Śląski Maturzystów oraz Akademia Dyplomacji. Hashtag wspieramy maturzystów. To oferta e-wykładów z przedmiotów obowiązkowych takich jak matematyka czy polski oraz przedmiotów dodatkowych oraz konsultacje online. Wszystkie te specjalne materiały są dla Was dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawiciele Uniwersytetu Otwartego przygotowali dla Was filmik. Poznajcie ich. Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim to równanie, w którym w różnych proporcjach są ludzie, działania i edukacja. To, co łączy nas najbardziej. To podobny sposób myślenia o uniwersytecie. A także, jak chcemy go widzieć poza akademickimi murami. Co za tym robimy? Projektujemy zajęcia dla dzieci i rodziców. I dla młodzieży. I dla seniorów. Powtórki maturalne to także nasza robota. Organizujemy zajęcia dla nauczycieli, dydaktyków i edukatorów. Co roku zapraszamy na Kongres Oświaty. Obok Akademii Dyplomacji mamy MBA i otwarte kursy. Tworzymy uniwersyteckie miasteczko naukowe dla kilkunastu tysięcy uczniów. Popularyzujemy naukę. I dobrą, nowoczesną edukację. A to, co nas definiuje, to zmiana, jakość i kreatywność. Doceniamy ładne przestrzenie, wartościowe spotkania, dobrą kawę i siebie nawzajem. Nasze hasło to całe życie, jeden uniwersytet. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o działaniach Uniwersytetu Otwartego, zapraszamy do odwiedzenia ich strony internetowej uniwersytetotwarty.us.edu.pl. Pamiętacie, jak członkowie samorządu studenckiego opowiadali o wydarzeniach, które organizowane są dla studentów naszego uniwersytetu? Zarówno samorząd studencki w ramach Dnia Studenta, jak i Uniwersytet Śląski corocznie organizują Noc Planszówek, czyli wielkie święto dla wszystkich fanów tego typu gier. Każda kolejna edycja przyciąga coraz większe grono odbiorców, do którego możecie dołączyć także Wy. Wielkie granie odbywa się w rektoracie, w studenckiej strefie aktywności. W noce planszówek dają możliwość przetestowania gier planszowych oraz karcianych.
Podczas ostatniej edycji wydarzenia organizowanej przez Samorząd Studencki uczestnicy mogli wziąć udział w licznych konkursach, których do wygrania były te atrakcyjne nagrody. Także pojawiło się karaoke, które cieszyło się niemałą popularnością. A teraz zobaczcie, jak wyglądały noce planszówek w ubiegłych latach. Doszliśmy do końca pierwszej części wirtualnego dnia otwartego. Dowiedzieliście się, jak aplikować na studia, na jakie formy wsparcia możecie liczyć, gdzie i kiedy możecie wyjechać, a także poznaliście członków samorządu studenckiego. Teraz zapraszamy na krótką przerwę, podczas której możecie zobaczyć, co czeka nas w kolejnej części.
poznać poszczególne wydziały Uniwersytetu Śląskiego. Podczas drugiej części wirtualnego Dnia Otwartego będziecie mieli możliwość zobaczyć wizytówki, materiały filmowe i prezentacje o każdym wydziale jednostki dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego. Będziecie mogli również uczestniczyć w mini wykładach, które dostępne są na stronie usedu.pl/kandydat w zakładce informacje o wirtualnym Dniu Otwartym. Musicie wiedzieć, że większość materiałów filmowych publikowanych podczas wirtualnego Dnia Otwartego została zrealizowana przez Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego przy nieocenionym wsparciu Szkoły Filmowej. Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego to jednostka skupiająca telewizję internetową UŚ-TV, studenckie radio Egida oraz magazyn Suplement. Centrum realizuje m.in. materiały promocyjne ze wszystkich wydarzeń oraz transmisje online, a także ma ogromny udział w organizacji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. Telewizja internetowa UŚ-TV oraz jej materiały filmowe wzbudzają zainteresowanie większości studentów. Redaktorzy UŚ-TV zajmują się relacjonowaniem tego, co dzieje się na uczelni oraz w środowisku lokalnym. Studenckie Radio Egida to radio liczące ponad 50 lat, nadające przez cały rok bez przerwy, za wyjątkiem przerwy w lipcu i sierpniu. Dostępne jest oczywiście przez player na ich stronie internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Suplement to magazyn tworzony przez studentów, dla studentów, traktujący o najważniejszych problemach akademickich. Bezpłatne egzemplarze czasopisma można znaleźć na każdym wydziale. Suplement działa także w internecie. A teraz przechodzimy już do wizytówki pierwszego wydziału, jakim jest Wydział Humanistyczny. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w ramach realizacji projektów Unii Europejskiej oferuje studentom bezpłatne certyfikowane szkolenia z programów Prince 2, Adobe Photoshop, CorelDRAW lub z języka programowania Python. Dodatkowo w przyszłym roku akademickim zostanie otworzony nowy kierunek studiów – komunikacja cyfrowa. Studenci specjalności tłumaczeniowej z języka koreańskiego w lutym 2020 roku uczestniczyli w dwutygodniowych praktykach w firmie LG Chem we Wrocławiu. Zobaczcie, dlaczego warto wybrać Wydział Humanistyczny. Witamy w siedzibie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Tu studenci zwykle spędzają przerwy między zajęciami i relaksują się, czytając, rozmawiając, spacerując pod palmami. Wydział Humanistyczny jest największym wydziałem Uniwersytetu Śląskiego. Kształci się na nim ponad 6 tysięcy studentów. Zajmuje się nimi około 600 wykładowców. Mieści się w dwóch miastach, w Sosnowcu i w Katowicach, i w trzech budynkach. Mamy 25 kierunków, co świadczy o tym, że trudno opowiadać o wszystkich naraz. Kształcimy w zakresie kierunków związanych z językiem ojczystym, jak polonistyka, kulturoznawstwo. Są też specjalistyczne kierunki, jak bibliotekoznawstwo. Są kierunki związane z kształceniem w językach obcych, zapoznających z kulturą obcych krajów. Są też kierunki takie jak filozofia, historia, historia sztuki. Nasi studenci zapoznają się z miejscem człowieka w dzisiejszym świecie, ze społecznymi i językowymi uwarunkowaniami istnienia człowieka właśnie w świecie. Mamy
umowy podpisane z wieloma uniwersytetami na świecie, które przysyłają do nas wykładowców. Nasi wykładowcy jeżdżą rzecz jasna z tymi wykładami za granicę, również do tych ośrodków. Oprócz tego prowadzona jest szeroko zakrojona wymiana studencka w ramach programu Erasmus+. Kilkuset naszych studentów wyjeżdża corocznie na tę wymianę. To jedna z wielu sal wykładowych, wyposażona w rzutnik, ekran i nagłośnienie. To z kolei sala, w której odbywają się zajęcia z tłumaczenia konsekutywnego. Wyposażona jest w komputery ze specjalnym oprogramowaniem i oczywiście słuchawki oraz nagłośnienie. W tej sali odbywają się zajęcia z tłumaczenia symultanicznego. Wyposażona jest ona w wyciszone kabiny i profesjonalny sprzęt. W wydziałowej auli i na holu odbywają się wszystkie duże wydarzenia organizowane przez Wydział Humanistyczny. W auli wykłady zagranicznych gości, a na holu dni języków i kultur poszczególnych krajów, a także targi kariery. Jestem studentką Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego. Dlaczego warto tutaj studiować? Przede wszystkim znajdziesz tutaj na pewno coś dla siebie. Studiowanie tutaj daje szerokie możliwości na rynku pracy, a przede wszystkim możesz rozwijać swoją pasję. Uniwersytet to ludzie. To tutaj nawiążesz najlepsze przyjaźnie i spędzisz najlepsze lata swojego życia. Ogromnym atutem jest położenie komunikacyjne tego wydziału, a przede wszystkim sama infrastruktura, która jest bardzo nowoczesna, a zajęcia możesz odbywać w świetnie przygotowanych salach z najlepszą kadrą akademicką. Studiowanie na Wydziale Humanistycznym to także możliwość odbycia wielu staży i praktyk w zagranicznych korporacjach, możliwość wyjazdów studenckich, na przykład w ramach projektu Erasmus+. Po zajęciach jest możliwość uczestnictwa w wielu zajęciach dodatkowych, dzięki którym jeszcze bardziej możecie rozwijać swoje pasje. Jeżeli interesujesz się literaturą, sztuką, kulturą, językami obcymi, to przyjdź na Wydział Humanistyczny. Warto tutaj studiować. Czas na Wydział Nauk Przyrodniczych. Zapoznajcie się z ich wizytówką. Żyleta, czyli budynek Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, to jeden z największych budynków uniwersyteckich w Polsce. Wydział Nauk Przyrodniczych posiada laboratorium biologii molekularnej. To jedno z największych laboratoriów, jakie posiadają. Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt do prowadzenia badań nad DNA oraz RNA. Zobaczcie sami. Witamy na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ. Szanowni Państwo, chciałem w krótkim czasie zarekomendować Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Na uwagę zasługuje świetna kadra, bardzo wysokiej klasy naukowcy z zakresu nauk o Ziemi, z zakresu nauk przyrodniczych. Mógłbym powiedzieć,
o wielu bardzo istotnych aspektach nauki, którymi się zajmujemy, a które są też bardzo przydatne w codziennym życiu, jak ochrona wód, ochrona środowiska, ochrona powietrza, jak geologia poszukiwawcza, poszukiwanie węglowodorów. Mógłbym również powiedzieć o świetnej infrastrukturze, którą mamy na Wydziale, bardzo dobrze wyposażonych salach dydaktycznych. Mógłbym powiedzieć o wielu istotnych zagadnieniach, którymi zajmują się nasi uczeni, ale przede wszystkim chciałbym podkreślić, że na Wydziale Nauk Przyrodniczych panuje świetna atmosfera. Mamy przyjaznych studentom prowadzących. Studenci czy nasi absolwenci chwalą sobie nasz wydział. Bardzo polecam Państwu studiowanie na naszym wydziale. To jest 5 lat Waszego życia i dobrze jest zainwestować te 5 lat w fajną, miłą, sympatyczną atmosferę, a jednocześnie merytorycznie bardzo szeroki program nauczania, który prowadzimy na naszym wydziale. Zapraszamy do Laboratorium Biologii Molekularnej, jednego z największych na Wydziale. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt do prowadzenia badań nad DNA i RNA z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. Prowadzone w ramach projektów krajowych i międzynarodowych badania mają na celu identyfikację i określenie roli genów związanych z wybranymi procesami rozwojowymi roślin. W Laboratorium Biotechnologii Roślin wraz z pokojami hodowlanymi możliwe jest prowadzenie badań zmierzających do inżynierii genetycznej, mutagenezy roślin, a także ich mikropropagacji. Dzięki staraniom władz Wydziału zespoły badawcze dysponują nowoczesnym segmentem laboratoriów naukowych dobudowanych do zabytkowego budynku przy ulicy Jagiellońskiej. Naszą dumą są także nowoczesne szklarnie wyposażone w wysokiej klasy systemy oświetleniowe zapewniające wzrost roślin w kontrolowanych warunkach. Prowadzone są tu m.in. badania nad mutantami tolerancyjnymi na suszę. Sosnowiecki Kampus Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ dysponuje nowoczesnym budynkiem, najwyższym ze wszystkich budynków uczelnianych w kraju. Budynek oferuje dostęp do mieszczącej 500 osób auli, pozwalającej na podzielenie jej na dwie sale audytoryjne. Odbywają się tu zajęcia, wykłady dla studentów, a także uroczystości uczelniane czy spotkania oddziału katowickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, czy wieczór z geografią przed maturą. Działalność prowadzi tu także Muzeum Nauk o Ziemi. Samo muzeum jest niezwykle istotną i ciekawą jednostką. W holach na parterze budynku proponuje ekspozycję, prezentuje modele dinozaurów, gabloty z minerałami, skałami i skamieniałościami, a także wystawę meteorów oraz lapidarium, czyli park geologiczno-przyrodniczy usytuowany pomiędzy budynkami wydziału. Obecnie muzeum ma w swoich zbiorach około 4000 okazów z różnych części świata, które prezentowane są na 17 wystawach stałych. Muzeum prowadzi także działalność naukową. Organizuje obozy poszukiwawcze dla studentów, uczestniczy w konferencjach. Przebywając na terenie wydziału, nie sposób nie zauważyć modeli dinozaurów. Stojący przed budynkiem Tyrannosaurus Rex nosi imię Zuza i jest dziś jednym z symboli Sosnowca. Pasją do geografii zaraziłam się już w liceum od mojego nauczyciela. Dlaczego wybrałam geografię akurat na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego? Z pasji. Uwielbiam geografię i wszystko, co z nią związane. Kocham podróże, a ten wydział na tym uniwersytecie potrafi mi to zapewnić. Jak przyszłam tutaj, to bałam się, bo wszyscy straszyli, że przecież uniwersytet to wszystko będzie ciężkie, te wszystkie wykłady, ćwiczenia, wykładowcy pewnie będą przerażający, a tak naprawdę okazało się, że atmosfera jest naprawdę świetna. Wykładowcy są kochani i zawsze można się zwrócić do nich z najmniejszym problemem. Zawsze pomogą i zawsze wszystko doradzą, dobrze wytłumaczą. Po pierwszym roku okazało się, że będziemy mieć wyjazdy terenowe i nie myślałam nawet, że możemy to mieć za darmo, że studia nam to gwarantują i że będzie tak świetna atmosfera na takich wyjazdach. Podczas studiów miałam możliwość też uczestniczyć w wielu projektach, w wielu wymianach. Byłam także członkiem EGEA, czyli European Geography Association for Young Geographers and Students, która zrzesza geografów z całej Europy. Możecie dołączyć do koła naukowego geografów, geologów, paleontologów czy biologów. Jeżeli tak jak ja kochasz geografię, geologię, biologię,
czy inne pokrewne kierunki, to jest wydział właśnie dla Ciebie. Pomyśl, że warto studiować i robić w życiu coś, co się naprawdę kocha. I jeżeli kochasz podróżować, zwiedzać i odkrywać nowe, fajne rzeczy, bardzo Cię tutaj zapraszam na najwyższy wydział nauk przyrodniczych w naszym kraju. Z okazji 50-lecia istnienia Radia Egida 16 maja 2019 roku przed budynkiem rektoratu Uniwersytetu Śląskiego miała miejsce fenomenalna potańcówka w stylu rock and roll. Redaktorzy Radia Studenckiego Egida zafundowali wszystkim przybyłym najlepsze utwory z ostatnich 5 dekad. Zresztą sami zobaczcie, co tam się działo. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. Listen. A teraz czas na wizytówkę Wydziału Nauk Społecznych. Od przyszłego roku akademickiego studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej będą się uczyć warsztatu w nowoczesnych studiach radiowych i telewizyjnych powstających właśnie na Wydziale Nauk Społecznych. Zanim jednak przejdziemy do materiału filmowego, przypominamy, że przez cały okres trwania Wirtualnego Dnia Otwartego możecie zadawać swoje pytania na czacie pod transmisją. A teraz już pora na WNS. Witamy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Wydział Nauk Społecznych należy do największych w naszym uniwersytecie. Kształcimy w nim ponad 5 tysięcy studentów na wielu kierunkach. Socjologii, naukach o polityce, mediach i dziennikarstwie, psychologii, pedagogice, arteterapii, zarządzaniu zasobami ludzkimi. Warto wspomnieć, że nasi wykładowcy należą do specjalistów w swoich dyscyplinach, ale także są doświadczonymi praktykami. Oprócz tego na wszystkich kierunkach zatrudniamy specjalistów spoza naszego uniwersytetu. W związku z tym kształcimy nie tylko wybitnych specjalistów, ale także dobrych praktyków przygotowanych do pracy na co dzień w środowisku.
Dostępna dla społeczności akademickiej aula imienia Kazimierza Popiołka to jedna z największych sal wykładowych w Uniwersytecie Śląskim. To tutaj odbywają się często uczelniane inauguracje roku akademickiego i inne ważne uroczystości. Wręczane są doktoraty honoris causa, prowadzone debaty z politykami, dziennikarzami i innymi przedstawicielami życia społecznego. Gościli w niej m.in. prezydenci Polski, ministrowie, posłowie, ambasadorowie innych krajów, ale także wybitni przedstawiciele świata nauki i sztuki. Na drugim piętrze znajduje się strefa sal sympozjalnych, mieszcząca kilkaset osób. W salach są prowadzone wykłady, seminaria i spotkania z gośćmi wydziału. Wydział Nauk Społecznych dysponuje licznymi pracowniami komputerowymi, które służą nie tylko do nauki technologii informacyjnej. Używane są również do zajęć redakcyjnych z dziennikarzami, a także do innych zajęć praktycznych. Od października do dyspozycji studentów i wykładowców zostaną oddane 3 nowe pomieszczenia: studio radiowe, telewizyjne i pracownia montażowa. Jestem studentką na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim. Ja przyszłam tutaj, ponieważ od zawsze chciałam pracować z ludźmi, a w szczególności z dziećmi. Dlatego wybrałam kierunek pedagogikę i jestem bardzo zadowolona z mojego wyboru. Wydział Nauk Społecznych oferuje także wiele innych kierunków, nie tylko pedagogikę i psychologię. Wydział Nauk Społecznych jest wydziałem otwartym na ludzi. Jeżeli chcecie pracować z ludźmi, nabyć umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, to zapraszamy na ten wydział. Nie wiem jak na tobie, Gosiu, ale na mnie zawsze ogromne wrażenie wywiera, jak widzę te duże sale WNS-u, te aule. Tak, zdecydowanie. Teraz już zaprezentujemy Wam Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. Jeśli mowa o Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, to warto wspomnieć, że wydział ten pomaga w walce z rakiem, syntezując nowe leki. Wytwarzają też nowoczesne materiały węglowe stosowane w sportach ekstremalnych. Studenci tego wydziału projektują i budują zdalnie sterowane roboty. Dodatkowo prowadzone są prace badawcze nad metalami, które potrafią zapamiętać i odtwarzać swój kształt. Witamy na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych. Znajdują się tu liczne nowoczesne pracownie, w których realizowane są wyjątkowe badania. Drodzy maturzyści, uczniowie szkół średnich, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czeka na Was, a czekają na Was studenci, prawie 2,5 tysiąca studentów, 400 pracowników. Mamy 12 kierunków w dyscyplinach klasycznych, takich jak matematyka, fizyka, chemia i nowych takich, które
powstały już niedawno: inżynieria biomedyczna, materiałowa czy mikronanotechnologia. Proponujemy Wam studia na kilkudziesięciu specjalnościach, możecie sobie je organizować indywidualnie, współpracować z naukowcami, realizować badania naukowe, wyjeżdżać na stypendia, staże. Będziecie Państwo rozwiązywać bieżące problemy techniczne, naukowe, które nam towarzyszą. W ramach studiów zdobywacie Państwo także dodatkowe kompetencje, na przykład uprawnienia nauczycielskie, kompetencje w zakresie radiologii, optyki okularowej. Myślę, że na rynku pracy są to bardzo poszukiwane umiejętności. W pracowni diagnostyki molekularnej przeprowadzamy diagnostykę górnych i dolnych dróg oddechowych w kierunku różnicowania nowotworów oraz zmian śródmiąższowych. Na wydziale znajduje się także akredytowane laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej, gdzie naukowcy badają ułożenie atomów węgla. W laboratorium hodowli komórek badane są potencjalne leki. Grupa badawcza profesora Mariana Palucha z wykorzystaniem nanoreaktorów i układów wysokociśnieniowych otrzymuje i analizuje innowacyjne polimery o unikalnych właściwościach. W przyszłości mogą one być wykorzystane do produkcji specjalistycznych materiałów biomedycznych i inżynieryjnych. Ważne badania prowadzone są także w zakresie inżynierii materiałowej. Dysponujemy laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej, badające m.in. stopy wykorzystywane w produkcji implantów czy elementów silników odrzutowych. Ciekawym miejscem jest także Laboratorium Fizyki Powierzchni, gdzie wykorzystujemy zaawansowane techniki pomiarowe, pozwalające określić strukturę, morfologię i własności powierzchni materiałów litych oraz nano- i bioukładów. W akredytowanym laboratorium transmisyjnej mikroskopii elektronowej można bezpośrednio obserwować ułożenie atomów w nowoczesnych materiałach. Z kolei w laboratorium nanoindentacji bada się właściwości nowoczesnych materiałów inżynierskich i półprzewodników w skali nanometrycznej. Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych ma swoją siedzibę także w Sosnowcu. To właśnie tutaj magister inżynier Żaneta Garczyk, absolwentka kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz Informatyka, a aktualnie pracownik Instytutu Inżynierii Biomedycznej, prowadzi badania naukowe w ramach diamentowego grantu. Jest to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansujący badania naukowe najzdolniejszych studentów, którzy mogą dostać na ten cel nawet 220 tysięcy złotych. Dr Paweł Janik ze swoim zespołem znany jest z pracy w Multilaboratorium Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych. Efektem ich pracy są m.in. kamizelka oscylacyjna sterowana za pomocą aplikacji mobilnej, wspomagająca rehabilitację m.in. układu oddechowego, gra rehabilitacyjna sterowana poprzez ruchy ciała dzięki systemowi ubieralnych czujników. W laboratorium systemów wbudowanych tworzy się m.in. sterowniki do gier i inteligentne sensory oraz ich oprogramowanie. Ostatnim miejscem, które dziś pokażemy, jest Laboratorium Modelowania, Projektowania i Rekonstrukcji. Wyposażone jest ono w bazę nowoczesnych urządzeń wspomagających projektowanie CAD. Szybkie prototypowanie i skanowanie 3D. Pracownia dysponuje ręcznymi skanerami 3D oraz dwugłowicowymi drukarkami 3D. Sprzęt ten pomógł też w akcji Przyłbica dla medyka. Cześć! Być może niedługo spotkamy się wszyscy razem w progach naszego wydziału. Jestem studentką informatyki stosowanej i na co dzień studiuję w Chorzowie. Z początku wydawało nam się, że to będzie problemem, bo jednak to daleko albo dojazd nie taki, a okazuje się tak naprawdę, że to jest bardzo wspaniałe doświadczenie, ponieważ mamy tutaj swoją atmosferę, bardzo ciekawą i swój własny świat. Ponadto jest bardzo kameralnie, ale mamy też wspaniałych wykładowców, którzy zawsze służą nam pomocą.
Kiedy potrzebujemy coś załatwić, to nie ma problemu, żeby się zjawić, czasami nawet po godzinach i po prostu podejść i porozmawiać. Mam nadzieję, że niedługo wszyscy razem się tutaj spotkamy i będziemy mogli wspólnie działać. Gosiu, pamiętasz swoje pierwsze dni na Uniwersytecie Śląskim? Pamiętam, oczywiście. Jak pierwszy raz weszłam na swój wydział, który jest naprawdę duży, to w ogóle nie mogłam się odnaleźć. Nie wiedziałam, gdzie są poszczególne sale ćwiczeniowe ani wykładowe, o której się zaczynają i kończą zajęcia, ani nawet czym się różnią wykłady od ćwiczeń. No, jeden wielki chaos. Ale powiem Ci, że bardzo dobrą decyzją było pójście na dni adaptacyjne organizowane przez samorząd studencki. Bo ci ludzie wytłumaczyli nam absolutnie wszystko. Jak powinniśmy zwracać się do wykładowców, jakie mamy prawa i obowiązki, gdzie szukać pomocy. No, po paru godzinach tego spotkania naprawdę wiedzieliśmy wszystko, żeby przetrwać. A Ty co najbardziej pamiętasz ze swoich pierwszych dni na uniwersytecie? Szczerze mówiąc, pierwsze co przychodzi mi na myśl to inauguracja roku akademickiego, podczas której swoje wystąpienie miał ówczesny jeszcze przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. I pamiętam, że mówił przede wszystkim o tym, aby studia nie były tylko kilkoma latami w naszym życiu, kiedy żyjemy od sesji do sesji, a o tym, żeby rzeczywiście żyć studencko, integrować się ze wszystkimi i rzeczywiście korzystać z tego, jak z tych możliwości, jakie stwarza nam Uniwersytet Śląski. I rzeczywiście postanowiłem, że pójdę za tą radą. Tak też zresztą zaczęła się moja przygoda w samorządzie studenckim wtedy i miałem wtedy możliwość poznać troszkę te wszystkie wydarzenia od kuchni, a z czasem sam zacząłem je inicjować i organizować. No i ta przygoda trwa do teraz. Dokładnie tak. A teraz zapraszamy Was na chwilę przerwy, podczas której dowiecie się, jakie kolejne wydziały się zaprezentują.
teraz zachęcam Was do zapoznania się z wizytówką najbliższego mi wydziału, Wydziału Prawa i Administracji. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od lat plasuje się w pierwszej trójce wydziałów z najlepszą zdawalnością absolwentów na aplikacje prawnicze. Co ciekawe, na dachu budynku Wydziału Prawa i Administracji znajduje się 6 uli, czyli pasieka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. Witamy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Chciałbym Państwa zachęcić do studiowania na naszym wydziale. Prowadzimy studia jednolite magisterskie w trybie dziennym i w trybie niestacjonarnym na kierunku prawo. Mamy także kierunek administracja. Tutaj mamy zarówno studia dzienne, jak i niestacjonarne, ale dwustopniowe. Także kierunek przedsiębiorczość, stacjonarne i niestacjonarne, również dwustopniowe. Uruchamiamy od nowego semestru kierunek prawo w biznesie, a także zarządzanie środowiskiem. Proszę Państwa, jak widzicie, mamy świetne warunki lokalowe, świetną infrastrukturę, na miejscu bibliotekę, niedaleko jest biblioteka główna. Chciałbym także powiedzieć, że nasz Wydział Prawa i Administracji zajął w ubiegłym roku w rankingu Rzeczypospolitej 3. miejsce wśród najlepszych wydziałów prawa i administracji w Polsce. Władze dziekańskie są dla studentów bardzo wyrozumiałe, to też warto o tym pamiętać. We wszystkich sprawach spornych jesteśmy zawsze nastawieni prostudencko i nawet w sytuacjach trudnych potrafimy znaleźć takie rozwiązanie, które będzie zgodne z przepisami prawa, a jednocześnie będzie zgodne z Waszą wolą dalszego studiowania na naszym wydziale. Studenci mają tu do dyspozycji nowoczesne przestrzenie do nauki, a także do wypoczynku. Dzięki uprzejmości Sądu Rejonowego w Gliwicach mogą oni w trakcie studiów trenować postawy adwokata, radcy prawnego, sędziego czy prokuratora w warunkach zbliżonych do prawdziwej rozprawy. Wszystko dzięki w pełni wyposażonej sali rozpraw. Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prowadzi działalność mediacyjną od 2005 roku. Głównym zadaniem Śląskiego Centrum jest promocja idei mediacji. Wydział dysponuje 8 aulami. Największe z nich mogą pomieścić do 320 osób. Przestronny hol wydziału oraz antresole to miejsca, które tętnią życiem. Przestrzenie te są również wykorzystywane jako miejsce organizacji wystaw, malarstwa, grafiki i plakatu.
praktyka prawnicza działająca w murach wydziału posiada 41 stanowisk komputerowych dla czytelników. Mogą oni korzystać ze specjalistycznych baz danych. Serdecznie zapraszam na Wydział Prawa i Administracji. Na Wydziale funkcjonuje wiele organizacji, w ramach których wydawcy mogli poszerzać swoje umiejętności merytoryczne. Na Wydziale funkcjonuje również Studencka Poradnia Prawna, w ramach której wydawcy mogli udzielać nieodpłatnych porad członkom społeczności. Na Wydziale funkcjonuje również Samorząd Studencki. W ramach samorządu organizowanych jest wiele wydarzeń. Między innymi jest to Szczęsiny, Półmetek czy też Bal Studenta. Ponieważ nie samym studiowaniem student powinien żyć, serdecznie zapraszamy właśnie Was na te wydarzenia. Serdecznie zapraszam również na Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji. W ramach tego wydarzenia ja i pozostali członkowie Samorządu Studenckiego będziemy odpowiadać na nurtujące Was pytania. Teraz przenosimy się na kampus cieszyński. Czas na wizytówkę Wydziału Sztuki i Nauk Edukacji. Znajdujemy się przed siedzibą Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. Ten budynek to jedna z perełek cieszyńskiej architektury. Budynek powstał w roku 1911 i jest ulokowany na terenie zielonym, w parkowych przestrzeniach, które spajają kampus. Dzień dobry, witam na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji. To idealne miejsce dla każdego, kto chce studiować rzeczy związane ze sztuką, plastyką, projektowaniem gier, muzyką. Każdego, kto jest zainteresowany kulturą, antropologią, etnologią, edukacją kulturalną czy animacją społeczno-kulturalną, to również doskonałe miejsce dla studiowania pedagogiki w różnych jej aspektach. To również dobre miejsce dla tego, kto jeszcze nie do końca wie, jaką chce wybrać ścieżkę w swoim życiu zawodowym, ale po prostu jest zainteresowany szeroko rozumianą sztuką, humanistyką czy naukami społecznymi. Kampus Cieszyński to idealne miejsce do studiowania. Na niewielkiej powierzchni, stosunkowo niewielkiej, znajdziecie tu wszystko, co jest potrzebne. Sale wykładowe, znajdziecie tutaj pracownie artystyczne, znajdziecie akademiki, obiekty sportowe, basen, hale, znajdziecie bibliotekę, znajdziecie stołówkę, klub studencki, czyli to, co będzie Wam przez najbliższe 5 lat potrzebne, aby uzyskać tytuł magistra bądź licencjata. Zapraszamy również do Cieszyna, bo to wyjątkowe miasto na pograniczu. Zapraszamy Was na Uniwersytet Śląski, do naszej cieszyńskiej części, do kampusu. Tutaj spędzicie fajnych 5 lat, tutaj się rozwiniecie, tutaj poznacie swoich przyjaciół, a może i spędzicie resztę życia. Zapraszam Was na razie online, a mam nadzieję, że niedługiej przyszłości do odwiedzenia nas tutaj na miejscu. W budynku głównym siedzibę mają władze wydziału i administracja, a w pozostałych pomieszczeniach odbywają się zajęcia z animacji społeczno-kulturowej, edukacji kulturalnej, etnologii i antropologii kulturowej oraz pedagogiki. Mieści się tu również salka koncertowa i uniwersytecka galeria. Tu prowadzone są zajęcia na kierunkach muzycznych, dobrze wyposażone pracownie, wypożyczalnia instrumentów i nowo powstałe studio nagrań pozwoli Wam kształcić kunszt muzyczny.
W budynku Instytutu Sztuki mieszczą się głównie pracownie malarstwa, rzeźby, grafiki i ceramiki. Korytarze wykorzystywane są tu jako galerie wystawiennicze dla prac naszych studentów i wykładowców. W osobnym budynku, zwanym popularnie Łososiem, mieści się zaplecze dydaktyczne dla kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej. To tutaj prowadzone są zajęcia z tworzenia grafiki komputerowej i montażu. W ramach studiów studenci spotykają się na kilkudniowych meetingach i w ramach rywalizacji w ciągu 48 godzin tworzą gry niezależne. Ciekawym miejscem na terenie kampusu jest na przykład gabinet etnologii. To tu studenci toczą dyskusje o kulturach bliskich i całkiem dalekich w cieniu leczniczych masek irokeskich pochodzących z rezerwatu Onondaga i Grand River w Kanadzie. Na kampusie w Cieszynie panuje wspaniała atmosfera. Na Wydziale Sztuk i Nauk Edukacji mamy do wyboru wiele kierunków pedagogicznych oraz artystycznych. Zaletą naszego wydziału jest kierunek projektowania gier oraz przestrzeni wirtualnej. Studenci mają do dyspozycji wiele dobrze wyposażonych pracowni. Na naszym wydziale znajduje się wiele kół naukowych, które poszerzają pasję studentów. Organizują wszelakie wydarzenia, takie jak otrzęsiny, Cieszynalia, koncerty, imprezy w klubie studenckim, Noc twórczości animatora oraz kampus daje nam możliwość spędzenia wspólnego czasu na zewnątrz przy grillu. Wybór Wydziału Sztuki i Nauk Edukacji moim zdaniem jest bardzo dobrą decyzją, której nie pożałujecie, dlatego zapraszam Was serdecznie. W Cieszynie mieści się też unikatowe w skali kraju archiwum, w którym zgromadzono zbiory archiwaliów i fotografii dokumentujących życie dawnej wsi. Możemy tu znaleźć blisko 14 tysięcy obiektów, w tym ponad 12 tysięcy fotografii oraz liczne mapy atlasowe. Interesujące są również pracownia grafiki, unikalna na skalę światową pracownia badań nad exlibrisem współczesnym, czy kolorowa, pełna prac studentów pracownia komiksu. Świetnie wyposażona jest także pracownia muzyki w grach. W budynku Instytutu Muzyki mieści się również sala prób. Znajdziecie tam wszystko, co jest potrzebne dla zespołu muzycznego. Uniwersyteckie Terapeutyczne Przedszkole Słoneczna Kraina to wyjątkowa placówka pod patronatem uczelni, gdzie studenci pedagogiki specjalnej mogą odbyć praktyki śródroczne. Kampus w Cieszynie posiada swój basen oraz halę sportową. Możesz brać aktywny udział w sekcjach AZS albo po prostu po godzinach popływać. Warto również dodać, że w Cieszynie na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji działa również niemy chór Uniwersytetu Śląskiego, który interpretuje utwory muzyczne w języku migowym. Mamy też ciekawostkę dla fanów kabaretu. To z Wydziału Sztuki i Nauk Edukacji wywodzi się kabaret Łowcy.b i to tam, w klubie studenckim Panoptikum, zaczęli wystawiać swoje skecze. Uniwersytet Śląski w Katowicach jest liderem Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice, jednego z największych wydarzeń popularno-naukowych w kraju i w Europie. To kilkaset atrakcji naukowych, stanowiska pokazowe, wykłady oraz warsztaty. Czwartą edycję wydarzenia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
odwiedziło ponad 50 tysięcy uczestników, a dotychczasowe edycje przyciągnęły ponad 130 tysięcy osób. Śląski Festiwal Nauki Katowice został wyróżniony Złotą Różą, czyli pierwszą nagrodą dla najlepszej akcji marketingowej wśród wydarzeń popularnonaukowych. W kwietniu przyszłego roku odbędzie się już 6. edycja tego wspaniałego wydarzenia, a już teraz możecie sami zobaczyć, jak wyglądała 3. edycja sprzed 2 lat. Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. A teraz zobaczycie wizytówkę Wydziału Teologicznego. Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego jest znaczący na nie tylko gruncie polskiej teologii, ale i również światowej. Dodatkowo na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego możecie nauczyć się wielu języków obcych, takich jak na przykład grecki, syryjski czy łacina. Zobaczcie sami. Witamy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Serdecznie zapraszam do studiowania w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nowy rok akademicki to już 20 rok będzie naszej działalności. W naszym Wydziale Teologicznym można studiować na dwóch kierunkach, i na teologii, i na naukach o rodzinie. Jesteśmy otwarci na ludzi z pasją, ludzi, którzy chcą z radością, entuzjazmem, odwagą także, bo to trzeba mieć także odwagę, studiować naukę o Bogu i nauki o rodzinie. To zaproszenie kieruję zarówno dla
do młodzieży, tegorocznych maturzystów, jak i ludzi. My nazywamy takie osoby 30+, czyli osoby, które już mają pewną sytuację życiową ustabilizowaną, ale chcą po prostu zgłębić swoje spojrzenie na świat, na Boga. Wydział teologiczny jest takim miejscem, gdzie szuka się odpowiedzi na pytanie o sens życia, dokąd zmierzamy, skąd pochodzimy. Na przykład takie przedmioty jak filozofia Boga czy filozofia przyrody starają się odpowiedzieć na pytanie o to, jaka jest relacja między wiarą a rozumem. Czy świat powstał w wyniku ewolucji, czy został stworzony przez Pana Boga, a może nie ma sprzeczności między jednym a drugim. Studiujemy i wykładamy starożytne języki grecki, hebrajski. Można w oryginale czytać Pismo Święte. Bardzo wielu ludzi to z wielką pasją robi, móc w oryginale studiować Biblię i w niej szukać właśnie te odpowiedzi na te trudne pytania o cierpienie, o sens życia, o umieranie, o przemijanie, o kruchość życia. Zapraszam zatem do studiowania w naszej uczelni. Jest tu okazja spotkać wspaniałych wykładowców, świetnych kolegów, świetne koleżanki i może to być czas niezwykłego takiego pogłębienia swojego własnego życia i spojrzenia na świat oczyma Bożymi. Osoby pojawiające się w budynku widzą m.in. cegłę z drzwi świętych Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, która jest symbolem łączności wydziału z Rzymem. Do dyspozycji studentów, doktorantów i pracowników jest m.in. aula mieszcząca ponad 200 osób. Wydział teologiczny to nie tylko nowoczesny budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także miejsce interdyscyplinarnych dyskusji w wielu językach. Poza językami nowożytnymi studenci mają tutaj możliwość nauki języków takich jak hebrajski, starogrecki czy łacina. Wyjątkowym miejscem odróżniającym Wydział Teologiczny od pozostałych budynków Uniwersytetu Śląskiego jest kaplica pod patronatem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. W pobliżu wejścia do kaplicy znajduje się drabina przedstawiająca osoby duchowne będące równocześnie wybitnymi naukowcami. W sali Rady Instytutu znajdują się zdjęcia osób, które na wniosek Wydziału Teologicznego otrzymały tytuł doktorów honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Studia na Wydziale Teologicznym to dwa kierunki do wyboru. Teologia w specjalności nauczycielskiej, teologii w kulturze lub teologii pastoralnej przeznaczonej dla kandydatów na przyszłych księży, a także studia z zakresu nauk o rodzinie. Studia interdyscyplinarne spajające w sobie wiedzę z socjologii, teologii, psychologii, pedagogiki, zakresu prawa, a także podstaw biologii, tego jak funkcjonuje ciało człowieka, jak jest zbudowane. Dlaczego warto tutaj studiować? Ponieważ można dowiedzieć się dużo o drugim człowieku, ale także o sobie samym. Istnieje tutaj dużo ćwiczeń, które pomaga nam lepiej zrozumieć siebie. Teraz dowiecie się trochę o części Uniwersytetu Śląskiego, która jest najbliższa memu sercu, czyli o Szkole Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że laureaci Złotych Lwów w Gdyni, Piotr Domalewski, twórca Cichej Nocy oraz Jan P. Matuszyński, reżyser filmu Ostatnia Rodzina, są absolwentami naszej Szkoły Filmowej. Jednym z najważniejszych wydarzeń Szkoły Filmowej jest Węgiel Film Festival. Jest to coroczny festiwal filmowy organizowany przez studentów drugiego roku organizacji produkcji, który gromadzi tysiące zgłoszeń z całego świata, a pula nagród opiewa na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zresztą zobaczcie sami, jak to mówią, jak wygląda seans Szkoły Filmowej. Zapraszam wszystkich kandydatów na studia do naszej szkoły.
Uczymy tu, jak zostać reżyserem, operatorem filmowym czy telewizyjnym, jak zostać menedżerem w sferze produkcji filmowej, telewizyjnej, ale także wszystkich innych przemysłów kultury. Uczymy, jak pracować dla mediów, dla kinematografii na żywo i online. Zapraszamy do wspaniałej szkoły, znakomicie wyposażonej, znakomity sprzęt, wspaniałe kamery, wspaniałe studia, wspaniałe atelier. Zapraszamy do szkoły, która jest w znakomitym budynku, nagrodzony licznymi nagrodami polskimi, międzynarodowymi. Zapraszamy Was, czekamy na kandydatów na kierunki w Szkole Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Ósmego czerwca w poniedziałek o godzinie 20 będzie miała miejsce premiera wyjątkowego koncertu z okazji Święta Uniwersytetu Śląskiego. Uniwersytet Śląski, nie pozostając obojętny wobec zaistniałej sytuacji, zorganizował wyjątkowy koncert pod tytułem Jesteśmy Razem. Został on oczywiście nagrany w Szkole Filmowej, w której także dzisiaj się znajdujemy. Dotychczas świętowaliśmy, zapraszając na koncert akademicki w sali koncertowej. Tym razem zapraszamy do przestrzeni wirtualnej. Koncert będzie można zobaczyć w serwisie YouTube, na kanale Uniwersytetu Śląskiego oraz UŚ-TV. Teraz już wracamy do prezentacji wydziałów, ale jeśli zainteresowało Cię kilka kierunków z oferty Uniwersytetu Śląskiego, mamy dla Ciebie coś specjalnego. Są to indywidualne studia międzydziedzinowe. Jeśli Twoje zainteresowania wykraczają poza zakres danego kierunku, wybierz ISM. Jeżeli interesujesz się informatyką, ale równocześnie masz duszę filozofa, bądź chciałbyś zostać biologiem, natomiast wieczorami zaczytujesz się w kodeksach karnych, nie musisz rezygnować z żadnej ze swoich pasji. ISM pozwala na wybór kierunku spośród wszystkich dostępnych na Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo zajęcia obowiązkowe można uzupełnić tymi, które będą odpowiadać interesującym Was dziedzinom. Zresztą zobaczcie, jak prezentuje się ISM. Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szanowni Państwo, to jest wyjątkowe miejsce. Miejsce, w którym student, który ma życzenie ukończyć studia nie na jednym kierunku, ale na dwóch kierunkach, który ma życzenie studiować na całym uniwersytecie i korzystać z oferty całej uczelni, właśnie tutaj znajduje swoje miejsce. Aktualnie w kolegium studiuje 162 studentów. Studiują na wszystkich kierunkach, które są oferowane przez uniwersytet. Student w kolegium jest traktowany w sposób indywidualny. Poza tym, że wybiera kierunek wiodący i dobiera sobie, tworząc swój własny, samodzielny plan indywidualny zajęć, również jest bardzo mocno wspierany ze strony pracowników naukowych uniwersytetu. A mianowicie każdy student wybiera sobie również tutora, czyli kogoś, kto prowadzi go w rozwoju jego naukowym, który pozwala mu, czy pomaga przygotowywać projekty naukowe, czy wnioski o projekty. Dbamy o to, żeby student indywidualny również nie pracował tylko indywidualnie, ale również łączył swoje siły z kolegami, którzy reprezentują inne dyscypliny nauki. Student, który świat postrzega przez pryzmat wielu dyscyplin, wielu dziedzin, to jest ten ktoś, kto w przyszłości będzie cały świat postrzegał w ten sposób i będzie go wprowadzał w życie. A to jest nasza misja. Kiedy myślę sobie, czym były dla mnie studia indywidualne, to myślę, że były przede wszystkim przygodą. Przygodą, która pozwoliła mi zobaczyć w uniwersytecie pewnego rodzaju labirynt. Labirynt, w którym raz gubiłam się, drugi raz odnajdywałam obszary, o których do tej pory nie miałam pojęcia, o których istnieniu do tej pory nie miałam pojęcia. Myślę, że jedną z bardziej wartościowych rzeczy w kolegium jest wsparcie tutora bądź tutorki, która pozwala nam ułożyć nasz indywidualny plan studiów. Jest naszą osobistą przewodniczką, przewodnikiem po tym labiryncie uniwersytetu, który pozwala nam odnajdywać te obszary nauki, które będą naszymi przyszłymi pasjami i zainteresowaniami. Kolegium ISM daje świetne możliwości do rozwoju naukowego. Z jednej strony można wybrać sobie każde zajęcia, które odbywają się na całym uniwersytecie. Ponadto można należeć do każdego koła naukowego, które jest na Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo mamy własny budżet, który pozwala nam się rozwijać, czy to jeździć na konferencje naukowe, publikować swoje artykuły. A do tego wszystkiego kolegium umożliwia możliwość jakichś
dłuższych wyjazdów, przeżycia przygód w trakcie studiów. Ja osobiście w trakcie swojego trzeciego roku przez miesiąc uczestniczyłem w rejsie niepodległości na Atlantyku, a przez kolejny miesiąc byłem na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. W kolegium to nie był żaden problem. Kolejną jednostką, o której warto wspomnieć, jest szkoła doktorska, kształcąca doktorantów w 21 dyscyplinach naukowych, w których Uniwersytet Śląski ma prawo nadawania stopnia doktora. Na Uniwersytecie Śląskim funkcjonuje również Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych. Dotychczas naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli w ponad 50 wyprawach polarnych. The University of Silesia is one of the few large universities in Poland that decided on one doctoral school, educating in all three areas of science. The educational program at the newly established doctoral school is very well thought of. I'd say it is very comprehensive because we have classes with numerous experts who specialize in different fields. Interdisciplinarity, transdisciplinarity is the key. We provide both separate and joint classes for doctoral students in the field of science, social sciences and humanities. What is highly important, we don't apply disciplinary parities. We accept the best candidates, regardless of the discipline they represent. The educational program at the doctoral school definitely addresses my needs. I realized my project in the field of political science. This is why I don't really need to use any specific equipment. This is why what I really need from the University of Silesia and from the doctoral school is the support of my international plans. A large part of our program is occupied by detailed optional classes. PhD students can pick up what interests them the most. What I want to do is to internationalize my research, and I want to go abroad to conduct study. And this support I definitely get. Zgodnie z wymogami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym od 1 października 2019 roku edukacja na poziomie studiów doktoranckich jest realizowana w postaci szkół doktorskich. Z założenia te szkoły doktorskie mają być interdyscyplinarne, a to tak naprawdę było już wcześniej realizowane przez interdyscyplinarne studia polarne, a zatem Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska jest kontynuacją tej inicjatywy, która była wcześniej realizowana w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Inicjatywa Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej jest efektem wspólnego wysiłku Uniwersytetu Śląskiego oraz trzech instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytutu Oceanologii, Instytutu Geofizyki i Instytutu Matematycznego. W obecnym roku nabór na studia cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wystarczy powiedzieć, że mieliśmy ponad 3,5 kandydata na jedno miejsce, a końcowym efektem tego jest przyjęcie 12 nowych doktorantów, z czego dwie osoby są to osoby z zagranicy. Patrząc natomiast na zainteresowanie, jakim te studia cieszyły się wśród również kandydatów z zagranicy, sądzimy, że w przyszłym roku ten nabór osób z zagranicy może być jeszcze większy.
and I didn't know Poland before, so I just arrived here after accepting the PhD, and it's really great. Like the team, like it's like a big family or small family, let's say, and there's a lot of possibility to do a lot of field work. That's one of the main reasons I was here, because the work here is mainly focused on the field. And thanks to the polar station in Hamsund, it's just perfect situation to work on the field in Svalbard. So. Had a chance to meet a lot of kind, interesting and intelligent people from Poland and all over the world. And participation in the interdisciplinary polar studies are for sure one of the biggest adventures of my life. Również zdecydowałem się wykorzystać tę szansę i udało mi się dostać na te studia. Po 4 latach nie żałuję swojej decyzji. Studia dały mi dużą szansę rozwoju, rozwinęły moją karierę naukową i dają perspektywy na dalszą pracę w nauce. Moje badania prowadzę w rejonie Svalbardu, głównie jest to zachodni Spitsbergen, ale też Framstrait. Miałem okazję przebywać w dużych jednostkach badawczych, m.in. na Polarsternie. Tam miałem unikalną okazję podejrzenia pracy na dużym statku z dużymi urządzeniami, które operują na dużych głębokościach. W czasie realizacji doktoratu było wiele ciekawych odkryć. Odkryliśmy duże zgrupowania kryla, który jest organizmem raczej planktonowym niż bentosowym. No i to było trochę ciekawe, że powstała z tego publikacja. Nowe zjawisko, które jest obserwowane w rejonach arktycznych. Centrum Studiów Polarnych przede wszystkim zapewniło mi komfort. Przez te 4 lata, kiedy otrzymywałem stypendium, mogłem spokojnie pracować i skupiać się przede wszystkim na swojej pracy naukowej. No a ponadto dało mi możliwości wielu wyjazdów, czy na konferencje, czy uczestniczyć w kursach, które znacząco podniosły moje kwalifikacje. W swojej pracy doktorskiej zajmuję się bazą pokarmową alczyków, najliczniej występujących ptaków morskich na półkuli północnej. W przyszłości chciałabym nadal kontynuować swoje badania, poszerzając je o drugi rejon polarny, o Antarktydę, a także wzbogacając je o obserwacje behawioralne ptaków morskich. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. Wirtualny dzień otwarty dobiega końca. Zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą kierunków studiów na Uniwersytecie Śląskim. Wszystkie opisy kierunków dostępne są na stronie internetowej UZ.pl w zakładce Student. Jeśli chcecie zadać szczegółowe pytania przedstawicielom wszystkich naszych kierunków, będą oni dla Was dostępni według harmonogramu zamieszczonego na stronie Uniwersytetu Śląskiego. Niektóre z nich dostępne będą już dzisiaj, a pozostałe w terminach od 15 do 30 czerwca bieżącego roku. Konsultacje poprowadzą także przedstawiciele organizacji studenckich, w tym samorządu studenckiego. Oprócz tego na tej samej stronie znajduje się również wykaz wykładów, w których możecie uczestniczyć także Wy.
Na stronie będą również dostępne prezentacje multimedialne wydziałów i pozostałych jednostek dydaktycznych. Jeśli komuś nie udało się uczestniczyć w całym dzisiejszym wydarzeniu, może to zrobić już teraz, ponieważ transmisja będzie dostępna przez cały czas. Na zakończenie naszego wirtualnego dnia otwartego chcemy pokazać Wam całą naszą ekipę, która pracowała po to, abyście mogli dzisiaj oglądać nas na żywo, a znajdują oni się właśnie po drugiej stronie sali. Za chwilę się pokażą i są. Bardzo dziękujemy Wam za dzisiejszą obecność. Mamy nadzieję, że wszystko mimo tych drobnych błędów było na dobrym poziomie. Zapraszamy na studia na Uniwersytecie Śląskim i do zobaczenia w październiku. Hej! Przez całe życie doświadczamy świata. Doświadczenia definiują nas od najmłodszych lat. Obserwujemy, uczymy się, patrzymy coraz dalej. Błędy, wyzwania i porażki to także nauka. Krok po kroku uczymy się, jak zmieniać naszą rzeczywistość. Nasze sukcesy osiągamy dzięki doświadczeniu. Dzielimy się pasjami, tworzymy i dajemy upust kreatywności. Pewne doświadczenia zostają z nami na całe życie. Dzięki ciekawości świata docieramy w nowe miejsca i rozwijamy się. Wszyscy doświadczamy różnych sytuacji, zdarzeń i zjawisk. Uniwersytet opiera się na doświadczaniu. Uniwersytet Śląski.